Portal o historii EU zaprasza do obejrzenia i wysłuchania dyskusji pod tytułem Historia między polityką a służbami specjalnymi. Pretekstem do rozmowy jest konkurs historyczny Wołyń Pamięć Pokoleń, organizowany pod honorowym patronatem ministra edukacji i nauki, doktora habilitowanego Przemysława Czarnka. Organizatorami konkursu są Michał Wójcik, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Beata Kempa, posłanka do Parlamentu Europejskiego, Beata Białowąs, członkini zarządu województwa śląskiego, Światowy Kongres Kresowian z siedzibą w Bytomiu, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich z siedzibą w Bytomiu, Stowarzyszenie Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów z siedzibą we Wrocławiu. Patronat nad konkursem objął Instytut Pamięci Narodowej. Przyjrzyjmy się wytycznym konkursu zapisanym w dokumencie wydanym przez organizatorów. Konkurs Wołyń i Pamięć Pokoleń, zwany dalej konkursem, dotyczy zagadnień związanych z ludobójstwem dokonanym na Polakach oraz obywatelach II Rzeczypospolitej innych narodowości na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej przez ukraińskich nacjonalistów w latach II wojny światowej i bezpośrednio po niej oraz pamięci o ludobójstwie z perspektywy współczesnej młodzieży. Celem konkursu jest a. upowszechnienie wiedzy o ofiarach ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach oraz obywatelach II Rzeczypospolitej innych narodowości opartej na rzetelnych przekazach świadków tragicznych wydarzeń. B. kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich opartych na znajomości dziejów ojczystych. C. tworzenie podstaw do współczesnych stosunków polsko-ukraińskich w oparciu o prawdę historyczną. D. rozwijanie umiejętności odszukiwania śladów przeszłości w swoim otoczeniu, a także zajmowania własnego stanowiska w stosunku do faktów i zjawisk historycznych. Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie pracy konkursowej w jednej z dwóch kategorii. Pierwsza to praca literacka na jeden z trzech tematów. Refleksje młodego Polaka na temat filmów Wołyń w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. Porównanie postaw Polaków sprawiedliwych wśród narodów świata z postawami Ukraińców ratujących swoich sąsiadów Polaków przed śmiercią z rąk nacjonalistów ukraińskich. Martyrologia duchowieństwa polskiego na Kresach Wschodnich na przykładzie ojca Ludwika Wrodarczyka. Druga to praca na temat Zbrodnia wołyńska we wspomnieniach znanych mi osób. Konkurs Wołyń Pamięć Pokoleń, organizowany przez kilka marginalnych organizacji kresowych i wspierany przez prominentnych polityków, budzi szereg kontrowersji. Uczestnicy dyskusji podejmują kilka kluczowych wątków. Co wiadomo o organizatorach oraz patronie konkursu? Jakie związki łączą IPN ze środowiskami kresowymi? Na czym one polegają? Jak głęboko przenikają się środowiska historyczne z politycznymi? Jakie są polityczne cele konkursu? Czy w kontekście agresji Rosji na Ukrainę konkurs historyczny o Wołyniu nie wpisuje się w putinowską, rosyjską politykę historyczną? Komu w trakcie tej wojny potrzebna jest narracja lansowana przez organizatorów konkursu? Do czego w kontekście wojny w Ukrainie może doprowadzić taki konkurs? Na przykład, jak mogą odbierać go dzieci szkolne w czasie napływu fali uchodźców ukraińskich? Jakie skutki może mieć na relacje polskiej młodzieży z ukraińską w polskich szkołach? Jakie środowiska mogą zbić kapitał polityczny na organizacji konkursu i czym to grozi dla relacji polsko-ukraińskich oraz losu wojny? Co robić, by bronić polskiej racji stanu przed nacjonalistyczną narracją, nie negując przy tym Wołynia? Jaka jest w tym rola historyków? A może historycy są bezbronni i bezradni? Jaką rolę mogą w tej sytuacji odegrać, czy też odgrywają, polskie służby kontrwywiadowcze? Czy są bezbronne w świecie, w którym panuje wolność słowa? W rozmowie udział biorą redaktor Tomasz Piątek,
dr Przemysław Witkowski, profesor Kazimierz Wójcicki, dr Mariusz Zajączkowski. Spotkanie prowadzi profesor Rafał Wnuk. Realizacja wideo i podcastu profesor Piotr Witek. Dzień dobry. Mam dzisiaj przyjemność na naszym portalu o historię gościć fantastycznych rozmówców. Będę wymieniał ich w kolejności alfabetycznej. Mamy dzisiaj przyjemność rozmawiać z panem Tomaszem Piątkiem, panem Przemysławem Witkowskim, Kazimierzem Wójcickim i Mariuszem Zajączkowskim. Okazją naszego spotkania jest konkurs, który ogłosił między innymi Światowy Kongres Kresowian, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Stowarzyszenie Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów. Konkurs pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej. A ten konkurs, tytuł tego konkursu, Wołyń, pamięć pokoleń. Proszę panów, tak się zastanawiam, po co dziś w czasie wojny na Ukrainie tego rodzaju konkurs? I może zacznę od pytania do pana Mariusza Zajączkowskiego, który przez wiele lat pracował w Instytucie Pamięci Narodowej. Co my wiemy na temat a. samej idei konkursu, b. instytucji, organizatorów, którzy ten konkurs przygotowują? To tak w dużym skrócie. Idea jest wyłożona dosyć przejrzyście. Dotyczy wyeksponowania martyrologii ludności polskiej w Wołyniu w 1943 roku w związku z przeprowadzoną wówczas przez podziemie banderowskie akcją antypolską, akcją eksterminacyjną. Zaangażowane są to oprócz Ministerstwa Edukacji i Nauki, oprócz patronatu Instytutu Pamięci Narodowej, również środowiska, organizacje, stowarzyszenia związane z kresowo-narodowym, bądź kresowo-nawet nacjonalistycznym obszarem polskiego życia publicznego. Również zaangażowani są to pracownicy IPN-u, chociażby szefem Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu jest jeden z pracowników tamtejszego oddziału. Ja również się zastanawiam, jaki cel jest w prezentowaniu takiej narracji jednostronnej narodowo, narracji ukazującej wybrany wycinek złożonych relacji polsko-ukraińskich w latach 40. XX wieku, bowiem to nie tylko Wołyń, aczkolwiek jest to najbardziej traumatyczne i najbardziej tragiczne doświadczenie w dziejach stosunków polsko-ukraińskich w XX wieku. Ale w sytuacji, kiedy było wiadomo, co dzieje się wzdłuż granicy ukraińskiej, co najmniej od jesieni zeszłego roku, a na pewno w styczniu, kiedy przedłużono termin nadsyłania prac konkursowych do końca marca bieżącego roku, już nie wspominając o tym, co się wydarzyło po 24 lutego. Bardzo, bardzo mnie niepokoi to, że nikt nie zdecydował się z decydentów tej sprawy, aby ten konkurs odłożyć, aby w sytuacji, która jest delikatnie rzecz ujmując bardzo ciężka dla sąsiada, dla narodu ukraińskiego, dla państwa ukraińskiego, aby nie było takiego wrażenia, że wykorzystujemy tę sytuację, tę słabość, zaangażowanie w obronę integralności terytorialnej, zaangażowanie w walkę zbrojną przeciwko autorytarnej Rosji jako agresora i nagle próbujemy poruszać i tylko najtrudniejsze tematy dotyczące relacji polsko-ukraińskich. Co więcej, poruszać je w roku, w którym będziemy mieli okrągłą rocznicę zbrodni komunistycznej, czyli akcji Wisła. Zbrodni, która dotyka obywateli polskich narodowości ukraińskiej, obywateli polskich wywodzących się z mniejszości etnicznej łemkowskiej, jak również osób z polsko-ukraińskich rodzin mieszanych. Nie mówimy o akcji Wisła, mówimy właśnie o Wołyniu, w roku okrągłej 75. rocznicy tych wydarzeń. Dobrze, ale w takim razie o co chodzi? Dlaczego tak? Może... Odnoszę wrażenie, że w dużym stopniu jest to próba
wykorzystania środowisk kresowo-narodowych do budowania kapitału politycznego przed zbliżającymi się mimo wszystko wyborami parlamentarnymi. Na to nałożyły się wydarzenia wojenne, które w jakiś sposób zaskoczyły organizatorów albo nie przywiązywali do niej, według mnie, mojej opinii, większej wagi, ale sytuacji, w której spotkali się z presją wielu środowisk polskich, ale też Związku Ukraińców w Polsce, należało wziąć pod uwagę, że to nie jest czas i miejsce, aby takimi sprawami się zajmować. Co więcej, ja mam poważne wątpliwości do tego, kto miałby edukować polskie dzieci w szkołach. Co więcej, dzieci ukraińskich uchodźców wojennych, które pojawiły się w polskich szkołach po 24 lutego. Czyli to, że jakby wchodzenie z taką narracją w takim momencie, no, jest delikatnie rzecz ujmując niedelikatnością, to chyba się wszyscy zgodzimy. Natomiast może bym spróbował namówić pana Witkowskiego do powiedzenia paru słów na temat przenikania się w środowisk historycznych i politycznych wokół tego wątku ukraińskiego, wątku tak zwanego Wołynia. Ja bym powiedział nawet szerzej, ja bym powiedział, że jakby ten pomysł, jego niewycofanie, jego ciągłe trwanie jest wynikiem większego procesu. To jest proces, który polega na tym, że do obozu Zjednoczonej Prawicy coraz częściej od kilku lat wnikają kolejni politycy związani uformowani politycznie w grupach nacjonalistycznych. Czy będzie to pan Andruszkiewicz, czy będzie to pan Chruszcz, czy pan Rzymkowski, czy pani Siarkowska, czy wcześniej pan Jerzy Czerwiński. Tych polityków jest coraz więcej. Jednocześnie wytraca się trochę taka sanacyjna ideologia, która czy neosanacyjna ideologia PiS-u, naprawy państwa, ponieważ widzimy, jak to państwo jest naprawiane i trudno wyborcę już przekonywać, że państwo jest naprawiane. Jednocześnie na prawo od Prawa i Sprawiedliwości istnieje partia z mocnym komponentem nacjonalistycznym, czyli Konfederacja. I z tą partią o tego wyborcę PiS musi trochę rywalizować. Jednocześnie mamy przenikanie kolejnych polityków, wchodzenie ideologii nacjonalistycznej do działań samego PiS-u. Po drugie, dodatkowo mamy konkurencję w postaci Konfederacji. No i trzecia rzecz jest taka, że no PiS reaguje od dłuższego czasu na tą konkurencję, budując własną taką nacjonalistyczną nogę, która nie tylko objawia się tymi politykami, ale też takimi instytucjami jak Instytut Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Paderewskiego, który stworzył były już senator PiS-u Jan Żaryn, czy jakby dofinansowanie organizacji nacjonalistycznych związanych, czy organizujących Marsz Niepodległości i związanych z Robertem Bąkiewiczem. Więc coraz bardziej będąc zakładnikiem tego wyborcy i coraz więcej mając polityków uformowanych nacjonalistycznie w swoich szeregach lub też w bliskiej współpracy i zbliżające się wybory w roku 2023, trudno, żeby ten temat był porzucany. A jednocześnie polski nacjonalizm, w rysie powiedziałbym endeckim, był antyukraiński i dość prorosyjski, w tym sensie, że w Niemczech i w niemieckiej kulturze, państwie widział zagrożenie podstawowe, a nie w Rosji, którą w jakiś sposób tam powiedzmy no, współpracował, a jednocześnie pogardzał. No bo Niemców się bał się germanizacji, od Rosji nie bał się rusyfikacji, uważał, że Polacy prezentują wyższy poziom technologiczno-kulturowo-cywilizacyjny, więc ta myśl powiedzmy silnie pogardzająca ukraińskim państwowością, z jakimś takim też jakby sygnalizująca, że Ukraińcy są w jakimś tajemniczym sojuszu z Niemcami od zawsze, czy z Austriakami wcześniej, jest też elementem ideologicznym, który przechodzi do Prawa i Sprawiedliwości. Więc trzy rzeczy bym powiedział. Mówię, że przenikanie polityków, po drugie próba kaftowania nacjonalistów i bieżące się wybory, a po trzecie w wyniku tych dwóch procesów fragmenty ideologii również trafiają do części oczywiście jakby programu pisowskiego czy środowisk okołopisowskich. Wiedział pan, że
istotnym elementem myślenia prawicy odwołującej się do Romana Dmowskiego jest antyukrainizm i jednocześnie prorosyjskość. Ale dziś jednak ta prorosyjskość, przynajmniej w głównym nurcie rządzącej prawicy, werbalnie z pewnością nie istnieje. Bym rzekł nawet, że antyrosyjskość stała się elementem tożsamości politycznej. I tutaj ta antyukraińskość i antyrosyjskość wzajemnie wchodzą ze sobą w kolizję. Tak mi się wydaje. I to zależy, tutaj... czy poruszymy kwestię, kto jest prawicą, bo w przypadku Konfederacji na przykład wypowiedzi pana Brauna czy pana Korwin-Mikkego wskazują na dosyć silne procesy. Mówiłem o rządzącym, o obozie rządzącym. Tam jednak... Tam nie widzę jakichś wielkich prorosyjskich postaw. Tam nie ma prorosyjskich postaw. I tutaj spróbuję wywołać do głosu pana Piątka, widząc to, co się dzieje, chciałbym zadać takie pytanie bardzo ogólne. Jak to się ma, jak ten konkurs, wydźwięk tego konkursu, to, co się dzieje wokół tego konkursu, ma się wobec putinowskiej, czy jak kto woli, rosyjskiej polityki historycznej w pana przekonaniu? Dziękuję za zaproszenie. Ja raczej będę starał się nie mówić według przekonania, tylko według wiedzy. Bo przyjąłem takie założenie, że będę się trzymał faktów, a nie opinii, co w Polsce bywa trudne. Nie tylko to nie jest przytyk do tego, jak funkcjonuje polska opinia publiczna, to jest w ogóle przytyk do natury ludzkiej. Natura ludzka jest taka, że woli płynąć na wygodnych falach opinii, niż podskakiwać na kamieniach faktów, prawda? Każdy kajakarz woli płynąć, nie mając kamieni szorujących pod dnem, no ale niestety. Otaczają nas twarde fakty i twarde fakty są takie, twarde fakty nie pozwalają się zgodzić z tezą, że nie ma postaw prorosyjskich w rządzącej prawicy. Jest antyrosyjska retoryka. Ona była do 2015 roku mocna, potem schowano ją do szafy, teraz ją znowu wyciągnięto. Natomiast 95% tego, co robi rządząca prawica w Polsce, jeśli chodzi o prawo, kulturę, debatę społeczną, wprowadzanie tematów do debaty społecznej, organizowanie jakichś wielkich nagonek, które możemy nazwać kampaniami, no ale często mają charakter nagonki, niszczenie prawa, przejmowanie mediów publicznych, wykorzystywanie kompromitujących materiałów, afer taśmowych, to wszystko jest w 95% identyczne z tym, co robił Putin na wcześniejszych etapach swojej kariery, zanim przeszedł do masowego mordu. Chociaż w sumie masowy mord mu towarzyszył już od początku, bo w Czeczenii też masowo mordowano. I gdyby PiS faktycznie miał postawę antyrosyjską, już nie mówiąc o antykremlowskiej, to nie kopiowałby pomysłów z Rosji tak bezczelnie i na pewno zawahałby się przed wykorzystaniem w kampanii wyborczej z 2015 roku kompromitujących materiałów uzyskanych przy pomocy importera rosyjskiego węgla, pana Falenty. Ci ludzie, o których mówi Przemysław Witkowski, że oni przenikają do obozu PiS, no oni się w nim już bardzo mocno zagnieździli. Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji, wspomniany przez Przemysława Witkowskiego, jest świetnym przykładem. To jest człowiek chwalony przez media Kremla za to, że walczy w Polsce z banderowsiną, czyli z banderowszczyzną, czyli z Ukraińcami. Nie wypada też tutaj nie wspomnieć o Przemysławie Czarnku. On też jest chwalony przez media Kremla, nie tylko za postawę antyukraińską, ale też ogólnie za postawę antyzachodnią, za zwalczanie feminizmu, praw osób
LGBT. I tak samo polityka historyczna, o którą pan profesor zapytał, bardzo rosyjską przypomina. Oczywiście Polska ma inną historię niż Rosja, kultura jest inna, więc są tutaj różne niuanse, ale ubóstwienie własnego narodu i przedstawianie go jako niewinnej, męczeńskiej ofiary, która zawsze, która jednak na końcu zawsze zwycięża. W Rosji zwycięża zbrojnie, w Polsce zwycięża moralnie, ale jednak zwycięża. No to jest bardzo podobne. Co do tych organizatorów tego wydarzenia, o którym mówimy, no to tutaj trzeba podkreślić, że w tym przypadku akurat nie mówimy o partii Prawo i Sprawiedliwość, w tym przypadku mówimy o partii Solidarna Polska, która jest taką, jakby to powiedzieć, drugą konfederacją trochę chce być, tyle że wewnątrz koalicji rządzącej, a nie poza nią. Tutaj wspominał Przemysław Witkowski o konfederacji, która jest jawnie prorosyjska i stara się być jeszcze bardziej radykalnie prawicowa niż PiS, bardzo nacjonalistyczna i w ten sposób poniekąd zmusza PiS do przesuwania się na prawo i do jeszcze większego odsuwania się od Zachodu, niż by to wynikało z samej wewnętrznej dynamiki partii Jarosława Kaczyńskiego. No i podobną trochę rolę odgrywa partia Solidarna Polska wewnątrz koalicji. Widzieliśmy wielokrotnie antyeuropejskie, antyunijne deklaracje Zbigniewa Ziobry. Ja się zajmuję powiązaniami rosyjskimi polskich polityków, głównie tych prawicowych, bo oni w tej chwili mają największy wpływ na rzeczywistość, co nie znaczy, że inni są wolni od takich powiązań. I szczerze powiem, że Partia Solidarna Polska, jej politycy są nieco nieprzejrzyści, są trudni do zgryzienia i być może dlatego niewiele znalazłem, ale w większości wypadków odnoszę wrażenie, że w przypadku Solidarnej Polski nie ma jakichś zaawansowanych powiązań z Rosją, mimo że antyeuropejskie deklaracje, antyzachodnia retoryka liderów tego ugrupowania na pewno cieszy serce obserwatorów na Kremlu. Można odnieść wrażenie, że Zbigniew Ziobro nie jest jakoś związany z Kremlem, tylko raczej jest kimś, kto podskakuje, wspina się na palce, macha ręką i mówi: panie Putin, proszę zauważyć, ja tu jestem, ja tutaj, bardzo chętnie wyprowadzę Polskę z Unii, zrobię co tylko pan chce. Jedyną osobą w środowisku Ziobry, która się trochę jakby, która do tej takiej, powiedzmy, przedstawiłem ją trochę humorystycznie, więc trochę do tej humorystycznej wizji, chociaż sprawa nie jest do śmiechu, do tej humorystycznej wizji nie pasuje, jest Michał Krupiński, znany z tego, że pracował w licznych bankach, był przez wielu informatorów i przez media identyfikowany jako człowiek, który obsadza spółki Skarbu Państwa ludźmi Ziobry. No i mówi się o nim, że on był taką szarą eminencją przez jakiś czas w środowisku Ziobry, należał do stowarzyszenia, które się nazywało, jeśli dobrze pamiętam, Instytut Integracji Europejskiej, a potem Instytut Kościuszki. Tak, to był Instytut Integracji Europejskiej, a potem to było Stowarzyszenie Instytut Kościuszki. On tam był razem z bratem Witolda Ziobry. No i on pracował dla Merrill Lynch, dla wielkiej instytucji finansowej. Potem poszedł pracować do innej wielkiej firmy, Warburg Pincus. I to są firmy, które już po napaści Rosji na Ukrainę ją promowały. Firma Merrill Lynch w 2015 roku przewidywała wzrost inwestycji w Rosji w 2015, czyli już po tej pierwszej napaści Putina na Ukrainę. No a jeśli chodzi o firmę Warburg Pincus, to jej szef Joseph Schull
przyjeżdżał do Rosji, gdzie spotykał się z Kiriłem Dmitriewem i z Radą Nadzorczą Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich. To jest taki kremlowski byt, kremlowska instytucja, za pomocą której Putin ściągał zachodnie pieniądze do Rosji. Pan Kirył Dmitriew miał liczne powiązania z osobami, które próbowały też ingerować w polską politykę. Ja tu już nie będę się zagłębiał w szczegóły. Więc no, taki cień pewnego niepokoju, jeśli chodzi o partię Solidarna Polska, nie tylko o jej postawę, ale i o jej powiązania też pozostaje. Aczkolwiek mam wrażenie, że tutaj raczej mamy do czynienia z ochotnikami niż rekrutami. Ja w tej chwili długo mówię, więc może przerwę, ale... Sam chciałem to zrobić, także dziękuję za samą dyscyplinę. A ja bym, słuchając szczególnie dwóch ostatnich wypowiedzi, tak sobie wynotowałem, że pojawiają się co najmniej dwa ważne elementy. Jeden to ta radykalizacja wewnętrzna obozu władzy, ta ucieczka na prawo, spowodowana z jednej strony Konfederacją, z drugiej strony naturalną radykalizacją, która jest przecież efektem kursu obranego na samym początku przez ten obóz. I tutaj się pojawiają właśnie te nazwiska, o których tu panowie powiedzieli. Ja będę się koncentrował na osobach, które jakoś tam związane są z nauką i historią, bo czy to będzie pan Czarnek, który w tej chwili steruje całą polską nauką we wszystkich jej odsłonach, czy wiceminister Rzymkowski, ale również pan Bogdan Osadczy, który no, też jest z Lublina, też jest z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i pierwsze taka myśl, czy to już jest środowisko, czy też nie, bo przecież pan Osadczy był zatrudniony przez pana Czarnka w okresie, kiedy ten był wojewodą lubelskim i zajmował się kwestiami stosunków polsko-ukraińskich. To w samym centrum miał być. A drugi element, który pewnie jest tak naprawdę pytanie do wszystkich, choć oczywiście teraz zapytam przede wszystkim pana Kazimierza Wójcickiego o tą kwestię, która tu kilkakrotnie wychodziła w panów wypowiedziach. Kto to są, czy to już agenci, czy to jeszcze użyteczni idioci, jak to się często zwykło mawiać? No i pytanie również, czy ten podział w ogóle jeszcze ma sens? Czy on się jeszcze w jakikolwiek sposób broni? Te wszystkie pytania... Wiem, że nieuczesane mocno kieruję do pana Wójcickiego i jednocześnie przypominam, że chciałbym się też parę myśli na temat, jak to, co się dzieje w tej polskiej polityce historycznej na odcinku ukraińskim wpisuje się, jak się ma do polityki historycznej Putina. Najpierw na twoje pytanie, czyli pożyteczny idiota czy agent. Ja bym powiedział, że to jest, ponieważ ja nie jestem wysokim funkcjonariuszem polskiego kontrwywiadu, to nie odpowiem ci na to pytanie, bo to jest pytanie do służb. O zbadanie przebiegów pieniędzy, kto się z kim spotykał, skąd ma na przykład ogromną ilość lajków rzędu kilkudziesięciu tysięcy i bierze za to pieniądze, bo wiemy, że to bardzo trudno uzyskać i to się robi sztucznie i tak dalej, i tak dalej. Jak to się stało, że Lex IPN trafia do Sejmu w jakiś dziwny sposób, jak to jest zorganizowane, albo Lex TVN, jak trafia i w którym momencie, konfliktując Polskę tuż przed wybuchem
tej wojny w Ukrainie, konfliktując z naszym głównym sojusznikiem, jakim jest Stany Zjednoczone. To jest pytanie dla służb. Natomiast czy ktoś jest agentem, czy idiotą, to użytecznym idiotą, to jest, nie odróżniajmy tego, ważne jest, co on robi. I pozwolę sobie na najpierw na taką wstępną uwagę, a później poważniejsze, że tak powiem, próba odpowiedzi na twoje pytanie. A mianowicie bodajże pan Przemysław Witkowski powiedział, że Wołyń jest najbardziej dramatycznym wydarzeniem w stosunkach polsko-ukraińskich XX wieku. No można tak stwierdzić. Ja, broń Boże, naszym tutaj współdyskutantem nie chcę polemizować, ale ja bym powiedział, że najbardziej dramatycznym wydarzeniem w tych stosunkach polsko-ukraińskich jest raczej wojna polsko-ukraińska, wskutek czego nie powstała wolna Ukraina i wskutek tego Polska znalazła się w takiej sytuacji no, międzynarodowej, w jakiej się znalazła. I na temat tej wojny, bardzo złożonej, z najpierw z walkami o Lwów, a później z tą przyjaźnią z Petlurą i tak dalej, no można by dyskutować bardzo długo i uznać to za najbardziej dramatyczne wydarzenie XX wieku w stosunkach polsko-ukraińskich. Ale wybrano Wołyń. I niemal daliśmy sobie to wmówić. Daliśmy sobie to wmówić, że trzeba dyskutować o Wołyniu, gdy polska kultura posiada ogromną ilość zabytków kultury materialnej na terenie obecnej Ukrainy i dyskusja na ten temat byłaby niezwykle potrzebna i owocna, i na temat całego dziedzictwa Rzeczpospolitej, które nie było państwem polskim, tylko było państwem wielonarodowym, w którym Ukraińcy odgrywali ogromną rolę. I to mógłby być przedmiot bardzo poważnych rozważań, dyskusji, współpracy i tak dalej. A więc stało się tak, a jednak stało się tak, że Wołyń urósł do najważniejszej kwestii. I kiedy się to stało? To się, po pierwsze, tak stawało się już w PRL-u. Całe pan Prus pisał o tym broszury, książeczki, które miały nakłady 100, 150 tysięcy i tak dalej. I wejdę w słowo, nie zgodzę się tutaj, bo Wołyń jednak pojawił się po roku 90. Pan Prus i inni przenosili te wydarzenia w Bieszczady. Czyli nieprawda. Nieprawda. No to ci pokażę. Tutaj niestety są, Rafale, twarde fakty. No, twarde fakty. Publicystyka pana Prusa była, że powiem, poświęcona Ukraińcom, a nie tylko akcji Wisła. Nieprawda. I więc Wołyń wcale, że tak powiem, nie był w późnym PRL-u czymś ukrywanym. Z Wołynia wywodzą się również ludzie, którzy później biorą udział w tym hejcie antyukraińskim już w III Rzeczpospolitej i być może najprawdopodobniej z Wołynia pośród Polaków, którzy przeszli na stronę rosyjską w bardzo dramatycznych sytuacjach, wywozi się część aparatu UB, o czym się, że powiem, badań na tym nie ma dostatecznie, ale są przesłanki, żeby takie badania poprowadzić. I więc tematów byłoby tu bardzo, że powiem, dużo. Ale teraz ten hejt antyukraiński i ten Wołyń z ogromnym przyspieszeniem zjawia się po roku 2005. Przed rokiem 2005 mamy jedną tylko taką wypowiedź Kaczyńskiego, że z antyukraińską, ale są wypowiedzi papieża, jest taki ruch pojednania i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w roku 2005 Polacy wykazują się niezwykle entuzjazmem dla
rewolucji godności na Majdanie. Te szaliki ukraińskie na pomnikach i tak dalej. I w tym momencie, najprawdopodobniej w Moskwie, tak można przypuszczać, zapada taka decyzja, że coś trzeba z tym zrobić, bo z wcześniejszych, jak gdyby najrozmaitszych wypowiedzi i tak dalej, również z tej wypowiedzi spotkania Putina z Tuskiem, gdzie Putin stąd nie zowąd pyta się Tuska, czy by nie chciał Lwowa, prawda? Czyli tam panuje takie przekonanie w Moskwie, że Polacy są nacjonalistami, kompletnymi idiotami, chcieliby zmienić granice i należy im pomagać, pomachać biało-czerwoną flagą i wtedy można ich zrobić całkowicie w konia. I niestety te przypuszczenie Putina jest po części trafne. Nabieranie Polaków na nacjonalizm i kierowanie ich tam, gdzie Moskwa chce, jest powszechną praktyką, ponieważ to, co jest najbardziej prorosyjskie, proputinowskie w Polsce, jest właśnie nacjonalistyczne. Jest właśnie nacjonalistyczne, prawicowe, machające flagą i tak dalej, i tak dalej. I teraz wyjaśnienie tej sytuacji. No to znaczy, to czym to jest ten konkurs, jest to niezwykle niebezpieczne, kiedy mamy miliony uchodźców w Polsce i, że tak powiem, kształt tych stosunków z tymi uchodźcami to jest ogromny oczywiście problem i wprowadzanie tematyki Wołynia do tego, no to jest jak podpalanie beczki z prochem po prostu. Natomiast szerzej trzeba mówić, już nie, drogie Rafale, o, panie profesorze oczywiście dodam, nie o agentach i pożytecznych idiotach, tylko powiedzieć o putinizmie light, który tak jak nazizm czy komunizm wykracza poza granice kraju, który taką ideologię totalitarną zrodził, i PiS jest taką putinowską partią, w którym głosi się, że Europa całkowicie upada, że Europa to jest marazm, że to jest zepsucie moralne i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko elementy putinizmu. Zniszczenie, lekceważenie dla państwa prawa i tak dalej. To oczywiście ułatwia szalenie działaniu agentury rosyjskiej w Polsce, bo tu trudno rozróżnić, no dalej, opanowanie medium, no czym się różni TVP od telewizji rosyjskiej? No bardzo, bardzo, że tak powiem, niewiele w gruncie rzeczy się różni. I ta konstrukcja tego polskiego putinizmu, no przyjazd z Orbanem teraz widzimy, ona się zawaliła wobec przyspieszenia wypadków i tej niezwykłej brutalności, z jaką Putin prowadzi wojnę z ludobójstwem i tak dalej. No, tu obudził się strach, no tylko mnie zawsze zastanawia, na ile ta retoryka Morawieckiego, antyputinowska, czy antyrosyjska, czy Kaczyńskiego, na ile, w jakim to jest, że powiem, no, w pewien sposób uzasadnione, ale jesteś też zasłoną dymną, bo jednocześnie Kaczyński znacznie więcej mówi, że powiem, ze złośliwością o Niemczech niż o Rosji, jak zanalizować jego wypowiedzi. Mówi wciąż, że Zachód za mało robi. A co robi? A co jest kłamstwem? Bo Polska wcale nie robi więcej. No i właśnie teraz przychodzi ten konkurs. Polska tak dzielnie walczy z Putinem, a jednocześnie minister tego rządu robi konkurs, który podpala jak gdyby stosunki polsko-ukraińskie w tym momencie. Pytanie, w związku z czym pytanie, które zadałeś, Rafale, czy agenci, czy pożyteczni idioci, zostawiam służbom. Bardzo Ci dziękuję. Czytając mowę ciała, a w tej chwili już nawet gesty wprost, przekazuję głos panu Witkowskiemu. Ja postaram się niezwykle krótko.
A ja bym chciał trochę obniżyć emocje, bo jakby to, że Polski, Prawo i Sprawiedliwość kopiuje rozwiązania kremlowskie formalnie rzecz biorąc, nie znaczy, że jest z nim w jakimś tajemniczym sojuszu. Raczej odpowiada im bardzo autorytarna wizja rządów, brak opozycji i kontrola mediów i to właściwie każdej autorytarnej władzy odpowiada, więc nie robią z nich agentury Kremla. W sensie mogą być opłacalni przez to, że są jakby antyeuropejscy lub też nie mogą się dogadać z Zachodem zupełnie i rozbijana jest jednolita Unia Europejska, ale to inna rzecz. Do Tomka Piątka odnosząc się wcześniej. Ja bym powiedział, że Solidarna Polska jest taka trochę jakby podróbką Konfederacji, którą produkuje PiS. Ma pewnego wyborcę, ma pewnego, nie wiem, postulaty Konfederacji, no więc sama sobie, ci politycy w ogóle w to nie wierzą, mam wrażenie, jeżeli chodzi o Ziobrę czy jego tam przybocznych, nie są to ideologicznie jakby skonstruowani nacjonaliści, nie są to w żaden sposób jakoś tam wyhodowani w tej ideologii ludzi, to przejmujący je dla doraźnych korzyści politycznych. Więc w tym sensie trudno, żeby mieli jakieś wyraźne połączenia z Rosją, bo te połączenia raczej można znaleźć wśród tych ludzi, którzy są uformowani w ideologii na przykład nacjonalistycznej. Jeżeli tu się pojawił pan Włodzimierz Osadczy, który był jakimś trochę takim od spraw ukraińskich przybocznym pana Czarnka, no to pan Korwin-Mikke miał taką panią Lilię Moszyczkową, która była taka trochę jego przyboczną od spraw rosyjskich, z nią jeździł na przykład na Krym. Pan Braun ma panią Agnieszkę Piwar, która jakby też z nim jeździła wielokrotnie do na przykład Moskwy, gdzie jakby spotykali się z panem Leonidem Świerdowym, wydanym z Polski i z Czech, potem podobno za szpiegostwo. Więc w tym sensie to raczej tam są te prawdziwe źródła, a Solidarna Polska raczej je kopiuje. Jeżeli chodzi o śledztwo, które pan wymienił, profesor Wnuk wcześniej, około ministra Czarnka, no to tam ja bym wskazywał w Lublinie klub Vademecum, gdzie mamy bardzo wielu nacjonalistów, czy to będzie, czy integrystów religijnych, takich jak pan profesor Ryba, pan profesor Piotrowski, pan z nacjonalistów, pan doktor Greniuch, no Tomasz Żyłkowski, minister Czarnek, no i oczywiście bardzo ważna prorosyjska postać, pan Konrad Rękas, czy pan Artur Zawisza. Więc w tym sensie powiedziałbym tak, w małych, niszowych grupach nacjonalistycznych, integrystycznych religijnie, antyzachodnich, antyliberalnych, antymniejszościowych bardzo łatwo jest znaleźć Rosji kooperantów. Bardzo chętnie ci ludzie jeżdżą na wschód obserwować wybory w tych mikro dziwnych krajach jak Abchazja, czy nieuznawanych republikach jak Osetia, Abchazja, Naddniestrze. I oni przenoszą pewne idee ruskiego miru do Polski. Następnie dzięki zjednoczeniu sił w Konfederację uzyskują jakby większy megafon, który mogą te poglądy prezentować. Kiedy te poglądy okazują się trafiać do jakiegoś kilku procent Polaków, to część Zjednoczonej Prawicy w postaci Solidarnej Polski kopiuje je mentalnie, uważając, że się to po prostu politycznie opłaca, a Zbigniew Ziobro trochę sobie szuka jakiegoś politycznego uzasadnienia swojego istnienia. Jest takim Kaczyńskim, tylko mniej skutecznym, młodszym i mniej bystrym. Więc musi jakiś mieć element, który sprawia, że warto, żeby na nią głosować. Więc ciągnie od nich, od tej Konfederacji te koncepcje. W tym przypadku te elementy na przykład antyukraińskie czy wołyńskie trafiają tym pasem transmisyjnym i dlatego trafia to w okolice rządu. Powiedziałbym, że Solidarna Polska, czy ci nieszczęśni politycy, tacy jak pani Kępa, czy pan Babujczyk, pamiętam, raczej są bezmyślnymi wykonawcami jakby pewnego mechanizmu, który przejęli. To narzędzie, które przyjmują, zasłony skrajnej prawicy wymusza na nich pewne zachowania i pewne postawy, choćby sami nawet w nie wierzyli, nie byli jakimiś wielkimi zwolennikami ruskiego miru i tak jak Tomek Piątek zauważał, no ciężko wykazać, że mają jakieś bezpośrednie interesy czy związki z Rosją. Postaram się szybko. Dziękuję. Pan Mariusz Zajączkowski. Jeżeli mógłbym, to wydaje mi się, że umknęła nam istotna sprawa w całej naszej dyskusji, która oczywiście bardzo ciekawa i tutaj nie sposób się nie zgodzić z wypowiedziami pana. Przepraszam, Mariuszu, źle cię słychać w tej chwili. A teraz? Nie wiem. Słychać mnie dobrze? Lepiej. Jest to, wyjmę te słuchawki, bo jak jest teraz?
No lepiej trochę. Dobra, to wysłuchamy. Uciekło nam coś istotnego w odniesieniu do konkursu Wołyńskiego. Tutaj nie będę polemizował z profesorem Wójcickim, ponieważ mam zupełnie inne zdanie i to jest temat na drobną dyskusję. Według mnie Wołyń jest tutaj punktem kluczowym, jedynym punktem, który wywołuje dyskusję i nieudany dialog w sumie polsko-ukraiński, na którym żeruje Rosja i środowisko prorosyjskie w Polsce. Więc tutaj nie ma żadnej dyskusji. Nie wojna polsko-ukraińska 18-19, lecz wydarzenia za 43-45. Ale to jest odrębny temat. Umknęło nam to, że sytuacja nie zaczęła się nagle jakimś konkursem wołyńskim w 2021 czy 2022 roku, ale umknęło nam to, że sytuacja i język, narracja endecjonerowska przeniknęła do polityki, tak zwanej polityki historycznej i do obszaru badań naukowych, cudzysłów, po 2015 roku, do wielu instytucji, w tym do Instytutu Pamięci Narodowej. Pierwsza próba wyjścia z nowelizacją ustawy o IPN miała miejsce natychmiast po objęciu Instytutu przez doktora Szarka w 2016 roku. Ona została złożona do zamrażarki jesienią 2016. Następnie wyszła w 2018. Pojawiła się tam narracja i sformułowania, które w żaden sposób nie są widoczne w polskiej historiografii, na przykład sformułowanie dotyczące nacjonalizmu ukraińskiego w ramach chronologicznych 1925-50. Co do 50 roku jest to rzecz oczywista, śmierć Słuchewicza, przywódcy ukraińskiej powstańczej armii. Co do roku 25, tutaj się pojawia, przepraszam na emocje, muszę na chwilkę. No to nam się przerwała dyskusja. To może ja w takim razie ad vocem. Dokładnie chciałem o to prosić. Dziękuję. Ja się tutaj bardzo ciekawe fakty przytoczył Przemysław Witkowski. Klub Wademekum to jest niestety taka straszliwa kuźnia kadr, z której się tacy ludzie jak Czarnek, Rzymkowski, wiceminister finansów Soboń wyłonili i poszli do PiS, do obecnego rządu. A prezesem tego klubu, krótko przed Soboniem, był Konrad Rękas, który głosi, że Polacy powinni mordować Ukraińców i który został właśnie uwolniony. Dostał w prezencie bezkarność od prokuratorów ministra Ziobry, którzy umorzyli dochodzenie w sprawie artykułów Rękasa nawołujących do mordowania Ukraińców. To może powiedz więcej, kim jest Rękas, bo to może nie jest nie. Tak, Rękas jest wiceszefem, współzałożycielem jawnie prokremlowskiej partii Zmiana, założonej razem z Mateuszem Piskorskim, oskarżonym o szpiegostwo na rzecz Rosji. I Rękas wcześniej był związany z Samoobroną, podobnie jak Piskorski. Biegał po wszystkich możliwych polskich ugrupowaniach antysystemowych, od monarchistów po skrajną lewicę, i działał też w Szkocji, gdzie próbował przepchnąć szkocki ruch niepodległościowy tak na prawo i zarazić go też bakcylem nacjonalizmu. Rozsiewał plotki, jakoby pani premier Szkocji była nacjonalistką. Robił różne bardzo nacjonalistką etniczną, powiedzmy, nie w sensie nacjonalizmu niepodległościowego szkockiego, który jest ponadetniczny. To jest wszystko bardzo ciekawe, ale ja się obawiam, że nad nami tutaj unosi się duch takiego paternalizmu trochę, ponieważ PiS jest partią, na którą głosują też ludzie często mniej wykształceni, biedniejsi, ponieważ PiS manifestuje taki zaściankowy, trudno to inaczej nazwać, zaściankową wersję katolicyzmu, ponieważ stara się być ludowy, to mamy nieraz taki odruch, i obawiam się, że on wpływa też na naszą ocenę sytuacji, mamy odruch do traktowania PiS nie tyle może nawet pobłażliwie albo czasem i pogardliwie. Zakładamy, że oni są niemądrzy. Zakładamy, że Rosjanie nimi manipulują, ale oni są niemądrzy i oni tego nie rozumieją. Zakładamy, że oni kopiują rozwiązania rosyjskie, ale nie ma w tym żadnego wyboru geopolitycznego. Odkopiują, bo im pasuje, bo lubią władzę autorytarną, a nie myślą o tym, że sprowadzanie w wersji niemal identycznej wczesnego i średniego putinizmu do Polski to jest w obecnej sytuacji wybór geopolityczny, wręcz wybór wojenny.
kiedy ściera się eurazjatycki totalitaryzm, no autorytaryzm dążący do totalitaryzmu Putina, ściera się z ponowoczesną demokracją liberalno-lewicową. Oni nie są idiotami. Oni wygrali 6 wyborów pod rząd. Oni przybierają pewną maskę, która się podoba ich wyborcom. Nie są w tym jedyni. No, każdy stara się dostosować do swojego elektoratu. Ale oni bardzo dobrze wiedzą, co robią. I proszę zwrócić uwagę, że oni, tutaj wspominał o przyjaźni z Orbanem Kazimierz Wójcicki. No trudno o większy probierz. Orban się naśmiewa i mówi, że wygrał z prezydentem Ukrainy. Dzisiaj rano minister spraw zagranicznych Siarto, odznaczony orderem przyjaźni przez Putina, ogłasza, że Ukraińcy obrażają Węgry, że nie respektują woli węgierskiego ludu i wzywa do siebie ambasadora Ukrainy, żądając od niego, żeby Ukraina zaprzestała obrażania Węgrów. Tego rodzaju, to jest bardzo poważny krok dyplomatyczny, a w momencie, w którym Ukraina jest napadnięta przez innego potężnego sąsiada w sposób zbrojny i zbrodniczy, no ten krok jest bardzo wymowny. Tak samo jak wymowne jest zapraszanie ludzi opłacanych przez Putina, Salviniego i Le Pen, do Warszawy, żeby pani Le Pen mogła powiedzieć w Warszawie, że Ukraina należy się Rosji. I PiS to robi w sytuacji, w której wie, że szykuje się nowa wielka inwazja na Ukrainę, bo został już ostrzeżony. Więc nigdy nie należy niedowartościowywać, nigdy nie należy lekceważyć. Nigdy nie należy lekceważyć zagrożeń, szczególnie gdy mamy do czynienia z kimś, kto wbrew pozorom działa przemyślnie, odnosi sukcesy i no, w większości wypadków okazuje się, że wie, co robi. Wie, co robi, choć to, co robi, jest oburzające, no ale wie, co robi, ma tylko zupełnie inne interesy niż mamy my, niż ma je Polska, Unia Europejska i Zachód. Tak sobie myślę w tym momencie, po tym, co pan powiedział o tej jakby dużej trzeźwości obozu rządzącego PiS-u Kaczyńskiego. Przypomina mi się określenie Memory Warriors, że to właśnie ci liderzy, którzy postawili na przypominanie historii, którzy na ten nacjonalistyczny narcyzm postawili w dużym stopniu i którzy przeszłość uczynili polem gry, w ostatnich latach w Europie Środkowej i Wschodniej wygrywają. To jest Orban, to jest Kaczyński, to jest Putin. To jest Putin oczywiście również. I krótko mówiąc, biorąc to pod uwagę, mając to gdzieś z tyłu głowy, ciśnie mi się takie pytanie o... Jak ta narracja może się dziś skończyć w warunkach z jednej strony wojny na Ukrainie, a z drugiej strony tego bezustannego sceptycyzmu obozu rządzącego wobec Unii Europejskiej i wobec wszystkiego tego, co nazywamy procesem integracji europejskiej. Co mamy z tym zrobić? Jak się w tym wszystkim odnaleźć? Jeżeli można. Znaczy, proszę bardzo, Kazimierzu. Przede wszystkim powiedział tak, żeby nie za bardzo w tej sytuacji być historykiem. Bo kiedy wydarzy... Ranisz mnie. No... Przepraszam, no, ale też jestem historykiem, więc to jakiś masochizm weszło mnie. Więc dlaczego? Dlatego, że kiedy wydarzenia są tak dramatyczne jak dzisiaj, kiedy rzeczywiście toczy się wojna, na razie na samej Ukrainie, o porządek światowy po prostu, no, o porządek, czy tym porządkiem będą jakieś Rosja, która jest bardzo słaba gospodarczo i tak dalej, ale ma nadzieję sprowokowanie takiego bałaganu w świecie, w której będą mogli, że tak powiem, wyciągać z tego
ognia, które rozpalą gorące kartofle. To jest oficjalna doktryna, to można po prostu przeczytać w wojennej doktrynie rosyjskiej. Gerasimowa, w jego pismach i tak dalej, w publicystyce, którą można kupić w Moskwie i etc. I teraz, kiedy się dokonuje coś takiego, odwołanie się do analogii historycznych, ja powątpiewam, czy są słuszne. I odnoszenie tych kategorii sanacja, endecja w Polsce i tak dalej. No przede wszystkim może weźmy tę kategorię putinizm jeszcze przywołajmy. Przecież w latach 30. w Polsce było bardzo dużo entuzjastów początkowo Hitlera, faszyzmu i tak dalej, prawda? Dopiero wojna, wybuch wojny, no nie pozwolił być na bycie prohitlerowskim czy pronazistowskim. No, ale długo, długo takie sympatie w Polsce były. Czyli widzimy tutaj, że jest pewna, możemy to spostrzec jako analogię, ten rozmyty w Polsce putinizm, który jest i u Salviniego, i u Le Pen, i u AfD, to jest pewna ideologia, która stawia na inny porządek świata niż ten porządek, jakim jest liberalna zachodnia demokracja. Teraz twoje pytanie jest, gdzie my jako kraj jesteśmy? No jesteśmy po stronie NATO i Unii Europejskiej. Ale wydaje się, że PiS przez długi czas nie przewidywał tak dramatycznych wydarzeń jak obecnie i te podkopywanie Unii Europejskiej w wielu miejscach się odbywało i odbywało się w Polsce i przywódcy PiS-u, znów pomijam przywódcy, szeroki aparat i tak dalej, pomijam twoje pytanie o pożytecznych idiotów i o agentów, to oni wierzyli, że Zachód się będzie tak rozwiązywał, a dla Polski trzeba znaleźć jakieś szczególne miejsce. Jest taki geopolityk Bartosiak, który cały czas, całą swoją publicystykę poświęcił temu, żeby szukać nowego miejsca geopolitycznego dla Polski. To znaczy jemu NATO i pozycja w EU nie wystarczyła, a on szukał nowego miejsca. To mamy bardzo ciekawe odbicie tego typu poglądów. Nie wiem, czy on wysłuchał Kaczyński to od Bartosiaka, czy to mu samemu przyszło. Jak słuchając Kaczyńskiego, mam wrażenie, że on czasami tak jak u cioci na imieninach nagle mu coś tak się z brzucha. No jest przemówienie 10 i 11 kwietnia. Polska jest zaatakowana z dwóch stron. To znaczy z jednej strony to było od strony Białorusi, a z drugiej strony to co, z Brukseli czy z Niemiec? Czyli i teraz, jeżeli w danym kraju, a Węgry, no to jest kraj pełen kompleksu z uwagi na Trianon i tak dalej, nie ma co tego tutaj przypominać. No to jeżeli w danym kraju panuje takie poglądy, to putinizmowi jest bardzo łatwo wejść w to po prostu. I znacznie łatwiej wejść jest też agenturze. No bo no ja bym powiedział tak, no że do pewnego stopnia w Polsce nie odrobiliśmy egzaminu z historii po 89 roku. Nie przebudowaliśmy, co nie jest łatwe, systemu szkolnego, podręczników i tak dalej. A przedtem nie poprzedziliśmy tego dostatecznie głębokimi dyskusjami na temat tej głównej narracji, sposobu opowiadania o historii Polski. I te wszystkie polskie kompleksy i tak dalej zostały wykorzystane przez PiS, a w to wlewa się już agentura, która ma dużo łatwiej jest jej działać. Ja nie chciałbym, znaczy oczywiście pan Witkowski na pewno ma rację, że można Wołyń uważać za najbardziej dramatyczne wydarzenie
Okej. Okay. Ja podkreślam, że to nie to powiedziałem już. Chyba trzeci raz to słyszę i to nie było moje opinie. A nie, to nie. Zdecydowanie Mariusz Zajączkowski tak powiedział i zaraz pozwolę mu się ja dobrze, przepraszam. Ja nie jestem historykiem, wiem, czy tak nie... Dobrze, dobrze, przepraszam. Ktoś tego jego zaproszenie powiadał, alternatywnie. Ja się mogę zgodzić, że to jest najbardziej dramatyczne wydarzenie, ale jednocześnie do dyskusji i tych akcentów, jakie się stawia dyskutując o przeszłości, można dobrać różne wydarzenia. To nie znaczy, żeby Wołyń pomijać, ale można dyskutować o coś, co ma znacznie bardziej strukturalny charakter. A sam Wołyń, jeżeli już o nim dyskutować, gdyby był poważnie dyskutowany, pozwala zrozumieć też dramatyzm ukraińskiej historii podczas II wojny światowej, a nie tylko każe mówić o ogromnych błędach II Rzeczypospolitej wobec Ukraińców i tak dalej, i tak dalej. Ta dyskusja nawet o samym Wołyniu mogłaby wyglądać zupełnie inaczej, a została skierowana na te tory, które znamy. I to jest również podejście, jak gdyby w moim takim oglądzie, te środowiska, które się nazywały kresowe. Na początku lat 90. to było naturalne. Oni tam jeździli, wspominanie, nostalgia, ale i zobaczenie, nie wiem, jakieś zetknięcie się ze wspomnieniami rodzinnymi. Nie ma nic bardziej, że to powiem, naturalnego. Natomiast z czasem środowiska kresowe zostały podkopane przez, moim zdaniem, już agenturę często i skierowane w kierunku, że tak powiem, bardzo, bardzo groźnym. To znów jest ogólnik, bo są wciąż środowiska kresowe, chociaż ja uważam, że same słowo kresu jest tutaj bardzo, że tak powiem, źle dobrane. No wyobraźmy sobie, że Niemcy mówiliby o swoich kresach wschodnich. Wow, ktoś by przyjechał do Wrocławia i by powiedział, że on tu przyjechał na kresy. Wow, co by to była za draka. A więc również sam dobór słownictwa w tym dyskursie publicznym był fatalny i ułatwia po prostu działanie rosyjskie. A w tle jest ten uogólniony putinizm, o którym mówię. I teraz powiem tak, na koniec. Na całe szczęście te Ukry dzielnie walczą. I oni bronią naszej wolności. I obronią. Prawdopodobnie. W związku z czym zostaniemy takim potwornym grajdołem w tej Europie. Zbliżonym do Orbana i tak dalej. Ponieważ już ten największy sojusznik Polski i prawdziwy, jakim jest Ameryka, bo uzbrojona, bo teraz decyduje o losach świata, decyduje broń, zwrócił uwagę na pewne rzeczy w Polsce. Miejmy nadzieję. No, w przemówieniu po prostu. No, wyraźnie był akcent w przemówieniu na temat demokracji, państwa prawa i tak dalej. I zachowanie ambasadora amerykańskiego, pana Brzezińskiego, jest, że powiem, dosyć jednoznaczne i wyraziste. W związku z czym ja bym powiedział tak, przede wszystkim teraz zabierzmy się do ciężkiej pracy, żeby możliwie dużo ludzi wiedziało coś więcej o historii Ukrainy, wiedziało o średniowiecznej Rusi, o tym, że na wschodzie żeśmy sąsiadowali w średniowieczu z państwem stojącym od nas bez porównania wyżej cywilizacyjnie, że Unia Lubelska to jest początek jakiegoś rodzaju kolonializmu. Zacznijmy mówić o polskiej historii w poważny sposób, przebudowywać ją w taki sposób, tą opowieść, żeby to pasowało do naszej sytuacji, w jakiej jesteśmy, sytuacji międzynarodowej. Bo to teraźniejszość pisze historię, a nie wyciąganie ze źródeł najrozmaitszych szczegółów i robienie jakichś kronik.
To jest historia. Dzięki, dotknąłeś bardzo wielu istotnych kwestii i obawiam się, że jak pójdziemy we wszystkich wyznaczonych przez siebie kierunkach, to w tym gąszczu... Ja już jestem staruszkiem i nie mam czasu. Nim sam zadam jeszcze jakieś pytanie, chciałbym umożliwić Mariuszowi Zajączkowskiemu dokończenie swojej myśli poprzedniej. Dziękuję bardzo. Stanąłem na tym momencie. Nie, niestety głos. No, niestety technika pana Zajączkowskiego wykluczyła z naszej rozmowy. Dobra, to ja w takim razie w ten sposób do rzeczy podejdę. Na pewnym przykładzie. Nazwisko Osadczy padło kilkakrotnie w naszej dyskusji, ale ja pamiętam, jak on przyjechał do Polski w końcu lat 90. jako otwarty, prozachodni, proeuropejski przedstawiciel elit ukraińskich. Został zatrudniony i był w gronie bliskich współpracowników profesora Kłoczowskiego. Następnie został rektorem, czy jak to się nazywało, kolegiów uniwersytetów UMCS-u i KUL i miał organizować polsko-ukraińską szkołę, uniwersytet doktorancki. I później obserwować mogliśmy proces szybkiej radykalizacji. Pytanie moje jest takie, czy to, co się dzieje z takimi ludźmi, to jest jakiś proces związany ze strachem przed nowoczesnością, to jest ucieczka w nacjonalizm, czy to jest po prostu cynizm? To zależy, o kim mówimy. No bo jakby case profesora Osadczego, jakby z takimi szczegółami te fakty znam, ale no nie wiedziałem, że był tak bardzo otwartym przedstawicielem elit ukraińskich, słyszałem teraz, ale to zależy, o kim mówimy. No są osoby, które szczerze po prostu boją się emancypacji kobiet, mniejszości seksualnych, napływu migrantów, upadku religii, zmiany zwyczajów, tradycji, norm i wartości, które wywiązały na jakimś terenie i po prostu z lęku, myśląc, że ratując świat, w którym zawsze żyły, chciały w fantazji swojej żyć, występują z pozycji skrajnie tożsamościowych, skrajnie prawicowych, czy nawet wchodzą do ekstremizmu i do jakichś aktów przemocy. Więc są tacy ludzie, których ja bym, nie wiem, właśnie próbowałem dzisiaj definiować te rozmowy jak pan Ziobro, czy pani Kępa, czy pan Kowalski ze Solidarnej Polski, którzy są takimi no, politykami, po prostu żerują na takich ludziach i myślą, a tu właśnie się na lapasę politycznie, tu będę miał poparcie, oni będą na mnie głosować, ja będę mówił głosem, bo tak mi wychodzi z badań fokusowych, że na przyjęciu Konfederacji, Radia Maryja i jakichś takich grup, powiedzmy, nacjonalistycznych utrzymujemy stałe poparcie. No i w sensie, że ja widzę bardzo wiele osób, które realnie to jest lęk jakiś, ale no to pytanie jest tak ogólne, że musiałbym znać, kogo definiujemy. No mówię, Ziobro dla mnie cynicznie... To może, to ja inaczej rzecz mówię. Czy ta narracja jest po prostu, bo jeśli zdefiniujemy to w ten sposób, że mamy grupę ludzi, którym ten sposób opowiadania się podoba, no to siłą rzeczy znajdziemy ludzi, którzy zechcą na tym no, po prostu, zechcą ich reprezentować. I wtedy mamy do czynienia z normalnym zagospodarowaniem elektoratu, tak to ujmę. Ale jednocześnie wciąż jakby to jest tak, że media politycy z jednej strony reprezentują, z drugiej strony kształtują. No to ja bym powiedział tak, tutaj pojawiło się nazwisko jednego, powiedzmy, domorosłego polityka, czyli Bartosiaka, a ja bym dorzucił drugie nazwisko, które panom pewnie jest znane, czyli Aleksandra Dugina. I mam wrażenie, że Dugin rzeczy, które Putin w wersji, powiedzmy, light, bo tak jakkolwiek to strasznie zabrzmi, wciela w życie,
to Dugin mówi od 30 lat i opowiada te rzeczy wprost, tylko nikt go nie chce czytać, nikt nie uważa go za osobę poważną, ma długą brodę jak jakiś urodziwy z Syberii i generalnie uważa się, że jest mało, to jakby stabilny emocjonalnie, tak nazwijmy. Ale jeżeli to jest człowiek, który pracuje z Konstantynem Małofiejewem, prowadzi mu think tank, wykładał w, no, w uczelniach publicznych, był uznawany za jednego z doradców Putina, to jego koncepcja jakby odwołania się, taka powiedziałbym, no, po części neofaszystowska, po części nacjonalistyczna, po części jakby taka jakaś domorosła interpretacja geopolityki, jakby ducha rosyjskości. I ta wizja mówi o połączeniu wszystkich ziem, prawda, rosyjskich, w jego mniemaniu oczywiście, czyli Białorusi, Ukrainy i Rosji, w jeden organizm i przywróceniu wielkości tego ośrodka rosyjskiego z jakimiś odwołaniami do Heideggera, Karla Schmidta, Apollina i jakby starożytnej Grecji. No bardzo różne tam rzeczy się pojawiają u niego, jakieś cuda na kiju. Ja i Chingischana, i Chingischana. On bardzo wiele, że on próbuje wytworzyć jakąś taką fantazję o wielobiegunowym świecie geopolitycznym. Więc w tym sensie mam wrażenie, że jakby nie czytaliśmy przez 25 lat, 30 lat, no może nie ostatnie 15 niech będzie, jakaś taryfa ulgowa tego Dugina, gdzie to wszystko było wyłożone, jakby co oni chcą mniej więcej zrobić. A teraz my, kto by się spodziewał, to przecież jest szokujące, jak oni mogli to zrobić. No mogli, bo mniej więcej tego typu doradców mieli i oni się pojawiali w kręgach władzy, wśród oligarchów i ludzi aktywujących władzę. No i takie, tego typu narracja była sączona, więc tego typu ludzie widzieli u Dugina na przykład, bardzo wyraźne było hasło sojuszu ekstremów, to znaczy połączenia wszystkich tych, którzy są z prawa czy z lewa przeciwni globalizmowi, liberalizmowi, atlantyzmowi, tak to się ładnie nazywało, czyli generalnie NATO, Unii Europejskiej, prawo mniejszości. No i to dokładnie Rosja przez ostatnie 15 lat robiła, o czym jest, to jest bardzo dobra książka Antona Szekowcowa, Tango Noir, które jakby jest to dosyć dokładnie opisane, jak wiele różnych partii zachodnich, nacjonalistycznych czy też i skrajnie lewicowych wchodziło w dziwne sojusze z Kremlem, czy też jeździło na obserwacje tych tajemniczych wyborów, jak już wspominałem, na Naddniestrze, Osetia, Abchazja, wszystkie kraje zależne od istnienia zależne od Rosji, tam jeździli. Więc jakby ta koncepcja były wykładane, te koncepcje były opisywane, no tylko ja mam wrażenie, że no, my się budzimy oczywiście, jak to często w pięknej krainie nazywanej Polską, z ręką w nocniku. Więc cóż, no, szkoda, że tak późno, ale może już czas zacząć to wprowadzać i czytać. Jakby doktryna wojenna wroga jest bardzo istotnym elementem obrony. Krótko mówiąc, to, czego jesteśmy świadkami w Polsce, czyli te nazwiska i środowiska, które tu padały, byłyby czymś w rodzaju międzynarodówki antynowoczesnych nacjonalistów, niekoniecznie nacjonalistów, ale antynowoczesnych sił. Tobie, Kazimierzu, teraz jeszcze nie dam głosu, bo już dużo mówiłeś. Proszę pana Tomasza Piątka do głosu. No, bardzo cenne jest to, co powiedział Przemysław Witkowski, że bardzo wielu z tych ludzi po prostu takich jest. Bardzo wielu z tych aktywistów, o których tutaj mówimy, to są ludzie, którzy sami po prostu wyrośli w takich środowiskach, mają takie poglądy, one odpowiadają ich usposobieniu i tak dalej. Bez tego jakakolwiek tutaj akcja dywersji ideologiczno-cywilizacyjnej w Polsce byłaby znacznie trudniejsza, bo tego rodzaju sieci wpływów tworzy się w ten sposób, no, że trzeba mieć, mówiąc, użyję porównania z zupełnie innego świata, no, trzeba mieć, nie wystarczy mieć 10 tysięcy, trzeba mieć przede wszystkim 10 tysięcy bizonów, żeby je przegonić, ale żeby je przegonić z zachodu na wschód, to już nie trzeba mieć 10 tysięcy kowbojów. Trzeba mieć 3 kowbojów i 10 psów, żeby biegały naokoło tych bizonów i szczekały. I to trochę jest tak robione. Sieci wpływu, które tworzą Rosjanie w tej chwili, opierają się oczywiście na funkcjonariuszach i na agentach, ale oni, funkcjonariusze i agenci, powiedzmy tacy formalnie zwerbowani,
to jest bardzo mała część. Tworzy się struktury polityczne, biznesowe, udziela się wsparcia przez internet, o którym mówił Kazimierz Wójcicki. I za pomocą niewielkiej agentury sensu stricto można mieć dużą, rozbudowaną agenturę wpływu. Ja powiem teraz przykładowo, nie miałem niestety czasu, żeby zgłębić wszystkich organizatorów tego wydarzenia, od którego wychodzimy, tego wydarzenia dotyczącego Wołynia, Wołyń Pamięć Pokoleń, no ale zająłem się Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. I ogromna większość członków zarządów, oddziałów tego stowarzyszenia, bo ono ma wiele oddziałów, tam są różne zarządy, komisje rewizyjne i tak dalej. Ogromna większość, zarówno w centrali, jak i w oddziałach, to są ludzie niezmiernie wiekowi. To są ludzie, część z nich nie żyje. Część z nich ma zapewne ograniczoną mobilność z powodu wieku. Część, na pewno wielu z nich podchodzi do tej sprawy bardzo emocjonalnie, więc są łatwi do manipulowania. Wielu z nich potrzebuje pomocy, co też sprawia, czyni ich potencjalnie podatnymi na manipulacje. I długo, długo szukałem, aż znalazłem jednego, który jest młodszy, bo ma... a więc jest młodzieńcem w tym gronie, jest też biznesmenem, jest obecny w wielu spółkach i pomyślałem sobie, oho, być może to jest jakiś spiritus movens tej grupy. Oczywiście teraz mówię o hipotezach, bo tu nie było czasu, żeby to zweryfikować, ale ten człowiek się nazywa... I kiedy się mu przyglądamy bliżej, to się okazuje, że on jest w Radzie Nadzorczej Spółki Akcyjnej, która jest dostawcą grupy, która eksportuje dużo do Rosji. A jak się pogrzebie trochę głębiej, to się okazuje, że wcześniej pan współpracował biznesowo, był wspólnikiem w firmie razem z dość niezwykłym człowiekiem, który posługuje się trzema nazwiskami. Raz się nazywa pięknie, a raz... Przeważnie wybiera właśnie tę formę. No ale ten w latach 90. pracował dla Gazprom. I to jest, myślę, dobry przykład. Jeden rzutki człowiek o takich powiązaniach z Rosją, no może zdobyć pieniądze i może biegać wśród osób zupełnie nieświadomych tego, jaką on rolę tam pełni. Podkreślam, że mówię o hipotezie. Ktoś taki może być widziany przez te środowiska jak patriota, dobroczyńca, sponsor, a sam się też nie pcha na pierwszy plan, bo nie występuje w tej organizacji jako prezes. I kiedy patrzę akurat na tę strukturę, która tutaj po pobieżnym spojrzeniu się wyjawiła, no to ona pasuje do wzorca. Zwykle jest jeden czy dwóch, nazwijmy ich, rękasów sytuacji, a wokół nich są ludzie, którzy ich słuchają. Tyle, że podkreślam, te struktury działają u nas w Polsce od dłuższego czasu. Jesteśmy też społeczeństwem, które jest wyczulone na kwestie rosyjskich wpływów. I obecnie mamy sytuację, w której związki z Rosją są czymś szczególnie kompromitującym. Więc nie można założyć, że te wszystkie bizony, o których mówiłem, są przepędzane przez kowbojów zupełnie pasywnie im się poddają. Starsi państwo z tych stowarzyszeń kresowiaków prawdopodobnie są w ogromnej większości kompletnymi ofiarami manipulacji, ale już w strukturach partii rządzącej, która kremlowskim wpływom na różne sposoby ulega, co widzimy poprzez to, jakie wprowadzono porządki w kraju, no to tam zakładam, że te bizony są jednak znacznie bardziej świadome.
Ja zawsze byłem przekonany, że bizony naturalnie migrują za jedzeniem z tego południa na północ i z powrotem, w zależności od tego, gdzie trawa rośnie. No, przepraszam, powiedziałem bizony, bo gdybym powiedział krowy, to byłoby to takie mało pochlebne porównanie. Jako człowiek z wykształceniem rolniczym mogę potwierdzić, że krowy się przepędza. Mariuszu. Chciałbym jeszcze na moment wrócić do wątku historycznego, podłoża polityki historycznej różnych instytucji w Polsce, czyli dwukrotnego podejścia do noweli ustawy o IPN w 2016 i 2018 roku, za którą tą nowelą stała osoba, o której to już była mowa, pan Rzymkowski, pan Wojciech Muszyński, o którym nie powiedzieliśmy nic, pan Osadczy, przede wszystkim środowisko Kukiz 15. Pan Rękas pewnie też swoją rękę do tego przyłożył, chociaż nie mam pewności na 100%, ale ta trójka z całą pewnością. Mnie się rysuje taki oto obraz. W 2016 roku dochodzi do przejęcia Instytutu Pamięci Narodowej przez określone środowisko, wywodzące się w dużej mierze z endecko-ONR-owskiego i napływu dużej grupy osób o takich poglądach. A narracja endecko-ONR-owska, tak jak tu już zostało powiedziane, jest prorosyjska, antykomunistyczna jednocześnie, ale jest prorosyjska. Jest antyniemiecka, jest antyukraińska i łączy wątek niemiecko-ukraiński przeciwko wątkowi rosyjskiemu. I o co w tym wszystkim chodzi? Człowiek, który został w 2016 roku jednym z członków kolegium IPN i do dzisiaj w nim jest, z tytułem profesorskim, w 2016 roku we wrześniu na spotkaniu wtorkowego koła krakowskiego wypowiedział to takie słowa, że mamy do czynienia z tak zwanym narodem ukraińskim i tak zwaną Ukrainą. Co innego jest państwo ze stolicą, z granicami. Ale na przykład taki Ługańsk, mówimy o 2016 roku wrześniu, jest bardziej na wschód wysunięty niż Moskwa. Jaka tutaj jest Ukraina? O czym my tu mówimy? O tak zwanej wschodniej Ukrainie. Taki Krym, gdzie nie oddano żadnego strzału w obronie Krymu. To są słowa człowieka z kolegiem IPN. A Chałyczyna, czyli Galicja z Lwowem, tam 2/3 mieszkańców mówi po polsku. 2/3 ma w zasobie swojego języka 75% słów polskich. Jaka tam jest Ukraina? Co do Wołynia? Tam są Rusini, ale banderowcy spod znaku Tryzuba. Mówi to człowiek w sytuacji, doradca kierownictwa IPN-u, który jednocześnie prowadzi dialog historyczny wokół Wołynia, między innymi wokół Wołynia, w ramach Forum Polskich i Ukraińskich Historyków powstałego w 2015 roku. Więc jest jakby drugi tor narracji, idący kompletnie w poprzek narracji historycznej. Mariusz, może pan podać nazwisko tego dżentelmena? Nazwisko tego dżentelmena? Ksiądz Józef Nerecki. Jest to wypowiedź publiczna. Wczoraj do niej dotarłem w internecie, byłem zdruzgotany. Zdruzgotany tymi treściami, które tam usłyszałem. I ta wypowiedź wpisuje się, wypisz wymalu, w pierwszą próbę podejścia do ustawy o IPN w 2016 roku. W czasie tej wypowiedzi 6 września w Krakowie ów członek kolegium powiedział, że 19 września będziemy obradowali kwestię ukraińską na posiedzeniu kolegium. W październiku pierwsze pisma w tej sprawie przyszły na biurka pracowników zajmujących się tematyką ukraińską, aby zaopiniować. Ci, którzy tego nie zrobili, nie chcieli, bądź wyczuwali podtekst antyukraiński, podtekst polityczny, mieli poważne problemy. Ta w 2016 roku próba umarła, odżyła w 2018. Pojawiły się sformułowania rodem z historiografii sowieckiej o nacjonalizmie ukraińskim w latach 1925. Nie ma żadnego związku z polską historiografią do roku 1950. Za tymi słowami stali ludzie z bliskiego otoczenia prezydenta Dudy, pan Muszyński. Za tymi sformułowaniami stali ludzie z bliskiego otoczenia kierownictwa IPN. Za tymi sformułowaniami stali ludzie, tak jak pan Osadczy, będący na czele po śmierci Edwarda Prusa i w 2008 roku i po śmierci już takiego historyka z Kanady, Ukraińca, stał na czele, był rozpoznawalnym oprócz księdza Isakowicza Zaleskiego liderem środowiska kresowo-narodowego, kresowo-nacjonalistycznego. Ja się pytam, I teraz mówię, że sprawa konkursu wołyńskiego to jest wierzchołek góry lodowej, który się rozpoczął znacznie wcześniej. W tak zwanym międzyczasie, w 2019 roku, wychodzi pierwszy numer periodyku pana Osadczego i pana Adama Kuczyckiego. Słuchaj, dosyć dla mnie o dziwnych powiązaniach pochodzących z Francji.
który nazywa się Reszka Resowiana. W tym periodyku, we wstępie, mamy narrację prorosyjską, która jednocześnie była przetłumaczona na język rosyjski i w cyberprzestrzeni rosyjskiej funkcjonowała jako narracja przedstawiona na stronie bliżej nieznanego specjalistom od Rosji Instytutu Naukowego Rosyjskiego z Podmoskwy. W tym wstępie czytamy między innymi: Kresy zajmują minimalne miejsce w polityce pamięci państwa polskiego, jeżeli się pojawiają, to generalnie w związku ze zbrodniami systemu stalinowskiego i w kontekście jedynie antyrosyjskim. W innym miejscu. Polityka polska znalazła się w orbicie jedynie słusznej doktryny Giedroycia, nawołującej do jak najszybszego wyzbycia się pamięci o imperialnej przeszłości i budowania relacji z nowo powstałymi krajami na wschodzie. W oparciu o mitologię Europy Środkowo-Wschodniej, eufemizmu geopolitycznego wyhodowanego w czasach zimnej wojny i zasilanego przez zwycięski Zachód przejmujący od Rosji coraz to nowo wszar. To są słowa z 2019 roku, osoby, która stała za nowelizacją ustawy o IPN. W 2017 roku pan Ossatrzy był promowany przez IPN na jednej z konferencji w Lublinie poświęconej chwilę razem z ówczesnym dyrektorem oddziału lubelskiego Marcinem Krzysztofikiem. W czasie tej konferencji padły sformułowania kuriozalne, które powiedział pan Tomasz Pampił w odniesieniu do dekalogu ukraińskiego nacjonalistów. 5 pierwszych przykazań dekologu ukraińskiego nacjonalisty. To ładne słowa. Wystarczyłoby zamienić słowo Ukraina na Polskę, a trójkąt włodzimierzowy na orzeł biały i każdy z Polaków mógłby się pod nimi podpisać. Czy rzecz zaczęła się dużo wcześniej? Tego nie wiemy, ale będziemy to wyjaśniać. Moderator Tomasz Pankiew, 12 lipca 2017 roku, konferencja popularno-naukowa z udziałem pana profesora Ossatrzego z KUR. To jest środowisko związane również z panem Przemysławem Czankiem, z Klubem Myśli Społeczno-Politycznej Wademekum. Mi się jeszcze jawią dwa obszary, które są równoległe do siebie. Obszar antybiałoruski, antyukraiński i antyżydowski. One wystąpiły równolegle. Sprawa Burego, która wystąpiła nagle i stąd ni zowąd. Nieznany nikomu Michał Ostapiew został wypromowany przez tak zwane lobby narodowe w IPN-ie, w sytuacji, kiedy Łukaszenka zaczął puszczać oko w stronę Polski i te narracje po Majdanie Godności na Ukrainie, Białoruś zaczęła się czuć zagrożona ze strony rosyjskiej, było puszczone oko ze strony polskiej, była próba ocieplenia jakiejś relacji polsko-białoruskich i wpływu polskiej dyplomacji na reżim Łukaszenki. W tym momencie pojawia się książka Ostatnika o Burym, która ma zburzyć narracje polsko-białoruskie. W tym samym momencie pojawiają się narracje dotyczące noweli ustawy o IPN, zapisy antyukraińskie o nacjonalizmie ukraińskim i tak zwanej Małopolsce Wschodniej, termin rewizjonistyczny, które zostają na wniosek prezydenta Dudy, a następnie z uwagi na decyzję Trybunału Konstytucyjnego zakwestionowane na początku 2019 roku i tak dalej, można by było wymieniać. Także mówię, ten pomysł na konkurs wołyński w tym właśnie momencie, w momencie, gdzie mamy do czynienia z kryzysem w Ukrainie, nie jest przypadkowy. I jeszcze jedna ważna sprawa. Sprawa wojny pomnikowej, która się toczy szczególnie ostro od wydarzeń Majdanu Godności w 2014 roku i braku jednoznacznego stanowiska potępiającego niszczenie ukraińskich upamiętnień na terenie Polski. W tym upamiętnień nielegalnych, jak w Pikulicach czy na wzgórzu Monaster pod Werchratą. W związku z tym ostatnim upamiętnieniem, wspomniane środowiska, które między innymi partycypują w konkursie wołyńskim, zasilane źródłami od osób nieznanych im nazwisk z Kijowa, preferują taką narrację, która podważa legalność upamiętnienia w monastyrze. Co za tym idzie? Legalność upamiętnienia w monastyrze jest kością niezgody między polską a ukraińską stroną i dotyczy rozpoczęcia ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej na Wołyniu. Jeżeli ta sprawa nie jest rozwiązana, jest konflikt polsko-ukraiński, pamięciowy, konflikt polityczny i konflikt historyczny. Środowiska, które walczą o pamięć o Wołyniu, jednocześnie robią wszystko, według mojej oceny, aby do upamiętnienia i do ekshumacji nie doszło zbyt szybko. Komu na tym może powiedzieć? Tematyka żydowska, jeszcze tak na sam koniec, pojawia się również w kontekście ukraińskim te same środowiska związane ze Stowarzyszeniem Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Nacjonalistów Ukraińskich z Wrocławia,
wyjęły ni stąd, ni zowąd jeden dokument świadczący o jednostkowej zbrodni podziemia ukraińskiego w Polsce na dwóch czy trzech osobach narodowości żydowskiej, zapominając zupełnie, że znacznie więcej na swoim sumieniu osób narodowości żydowskiej miały narodowe siły zbrojne. Ale ta narracja antyżydowska, antyukraińska i antybiałoruska jest prowadzona równolegle. I wokół tych trzech narracji pojawiają się te same osoby z otoczenia rządowego, z otoczenia prezydenta, kancelarii prezydenta RP. Ostatnia sprawa z panem Piskorskim chociażby, z panem Muszyńskim. Więc ja zadaję pytanie otwarte. Komu zależy na takiej narracji? Komu zależy na narracji członka kolegium IPN, który mówi, że mamy do czynienia z tak zwanym narodem ukraińskim i tak zwaną Ukrainą, że Ługańsk jest miastem dalej na wschód wysuniętym niż Moskwa i jest na tak zwanej wschodniej Ukrainie. W kontekście obecnych wydarzeń te słowa są dla mnie co najmniej skandaliczne. To tylko tyle tytułem uzupełnienia. Dziękuję bardzo. No, jeśli spróbuję bardzo krótko najważniejsze elementy wypowiedzi pana Zajączkowskiego streścić. Jeden element tej wypowiedzi jest taki, że sama koncepcja kresów jest dzisiaj użyteczna i świadomie wykorzystywana do psucia stosunków polsko-litewskich, polsko-białoruskich i polsko-ukraińskich. Jeśli dobrze zrozumiałem. Rafale, dosłownie jedno zdanie z tego czytania ostatniego, które wyjaśni tę kwestię też polsko-litewską. Odnosi się do niejakiego Marcina Skolskiego, bliskiego przyjaciela Bartosza Bekiera, znanego z Falami. Człowieka, który stał za osobami, które jeździły na Donbas i zgłaszały akces do separatystów w Donbasie. Również pan Grenik tam zgłaszał swego czasu taki akces. Pan Osadczy we wstępie, który został przetłumaczony na język rosyjski, pisze, jak zwykle błyskotliwy, analityczny tekst przedstawił młody warszawski badacz Marcin Skalski, kresy.pl. Ten człowiek razem z Bartoszem Bekierem w przestrzeni publicznej, można to obejrzeć w filmiki na YouTube, podważa integralność terytorialną kilka lat temu państwa ukraińskiego i państwa litewskiego, mówiąc o tak zwanej Republice Litewskiej i tak zwanej Ukrainie. A teraz przeczytam krótką notkę biograficzną, która została zamieszczona w Res Kresowiana na temat pana Marcina Skalskiego. Marcin Skalski, Warszawa, magister, wschodnioznawca, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, słuchacz uczelni wyższych w Wilnie, Lwowie i Doniecku. Nie mam więcej pytań. Mnóstwo szczegółów, ale myślę, że osoby, które będą słuchały, oglądały tę rozmowę, pewnie się z tym pogubią. Jakby jeden element to kwestia, jak używana jest... Znaczy, najbardziej, że pan Marcin Skalski jest bardzo istotną postacią w ruchu narodowym, odpowiadającą za politykę wschodnią tej partii, a co tym idzie, budującą politykę wschodnią Konfederacji. Zaraz pan oddam głos, natomiast chciałbym wiedzieć, że... Nie bagatelizować. Ja nie bagatelizuję, jak mówię, kresy jako nazwa, jako narzędzie, które może skutecznie wysadzić w powietrze stosunki z polskimi sąsiednimi sąsiadami. I paradoksalnie kresy jako koncept, który może nas zbliżyć do Rosji. Tak mi się to widzi w takiej szerszej perspektywie. A druga rzecz, że od 2016 roku w polskich kołach decyzyjnych pojawiło się bardzo wiele osób, które skierowały polską politykę historyczną jakby na tory kolizyjne, szczególnie z Ukraińcami, ale nie tylko z Ukraińcami, również ze środowiskami żydowskimi. I co ciekawe, robią to szczególnie kwestia ustawy o IPN-ie, wprowadzając do polskiego prawa datacje i rozróżnienia przyniesione z nauki radzieckiej. Tu mówię o tym, co się stało z sposobem definiowania nacjonalizmu ukraińskiego. Zanim dopuszczę do słowa Kazimierza Wójcieckiego, najpierw Przemysław Witkowski. To ja tak może tak przy okazji powiem, będzie to anegdota, ale czytałem książkę o ruchu Ropcio.
Robcio, istniała taka prawicowa odpowiedź, powiedzmy, na KOR, tak to może uprośćmy okrutnie, ale powiedzmy, że w pewnym momencie następuje tam rozpad i powstają dwa Robcio, jeden pod wodzą Moczulskiego, drugi pod wodzą Czumy, co absolutnie ośmiesza istnienie tego Robcio jako poważnej instytucji, niestety. Czytam i widzę, że jest tam 20 drobnych, mało znaczących, w sensie jako osoby publiczne, agentów, którzy zajmują się cały czas wzmacnianiem w jednym czy w drugim fantazji o tym, że jest świetny, a przeciwnik liderowania jest okropny. Więc jak badam często te organizacje, to tak jak Tomek Piątek mówił, to nie ma znaczenia, że tam jakby rzeczywiście większość z tych ludzi może aktywnie, szczerze wierzyć w swoje prawda, przekonania związane z tym, że należy to, ale nie należy tego. Wystarczy to mieć jedną osobę, która rzeczywiście tak robi, że pobudza pewne idee lub pewne osoby do działania. Na przykład jeżeli chodzi o Kresowe, mamy tam księdza Jasikowicza Zaleskiego i jakby jego nie podejrzewam o żadną agenturalną działalność. Ja raczej mówię, że w jego komitecie, honorowym komitecie, to się nazywało Honorowy Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich. Jakby cały koncept wymyślałem tam takiego święta, które będzie dotyczyło tego ludobójstwa. W tym komitecie jest od groma ludzi, takich jak na przykład właśnie Daniele Pan Skalski, czy Daniele Pan Bekier. Pan Bekier to jest człowiek, który na takim wyjeździe do Dumy Rosyjskiej, różnych organizacji, deklarował, że Polska powinna odzyskać natychmiast Lwów w Dumie Rosyjskiej. Jest to człowiek nie tylko jakby w tam jego falandze byli wprost ludzie, którzy organizowali zamach terrorystyczny, próbując go jeszcze tego zwrócić na Ukraińców. Działo się to w Rusi Zakarpackiej. Więc mamy do czynienia z człowiekiem, który bezpośrednio i jego organizacja, i on wielokrotnie jeździ, korzysta, współpracuje i działa na korzyść Federacji Rosyjskiej. Pan Marcin Skalski, wspomniany wcześniej, to jest człowiek, który jakby wielokrotnie podważał jakby integralność terytorialną tych krajów, Litwy i Ukrainy, a jednocześnie jest bardzo ważną postacią w ruchu narodowym, badającym za politykę wschodnią. Jakby co za tym idzie? Przekłada się to na poglądy Konfederacji, tym idzie partii, która ma 7-8% poparcia. Pan Skalski prowadzi portal kresy.pl i który jest bardzo estetycznie prowadzonym portfalem, w sensie bardzo ładnie on wygląda jak na portal taki robiony przez wąską grupę osób. Więc w tym sensie te wszystkie nazwiska niestety trzeba wyłapywać i trochę je namierzać na bieżąco, nie już po 20 latach, korzystając z tym 40 z IPN-u przyszłości, jeżeli chodzi o szukanie akt, tylko na bieżąco niestety to, co robi Tomek Piątek, to co robi Marcin Rej, to są rzeczy, które jakby wyłapuje się to samo na bieżąco i szuka się tych właśnie małych trybików, które popychają całą maszynerię w jakimś kierunku i sprawiają, że ona w tym kierunku idzie i naprawdę nie trzeba mieć tych ludzi dużo. IPN ma ogromną ilość pracowników, ale niestety okazuje się, że ludzie tacy jak były promotor zespołów, tak jak Kufista 88, Mariusz Bechta, czy nie wiem, pan Panfil, czy swego czasu pan Greniuch i jeszcze kilku osób, pan Dobrowolski, nadają tej instytucji wyraz taki, że staje się ona jedną z ekspozytur polskiego nacjonalizmu, mimo tego, że większość pracowników może się z tym w ogóle pan nie zgadzać, tylko ci są najbardziej widoczni, głośni, wpływowi i mają możnego protektora w postaci profesora Jana Żeryna. Czyli w mojej ocenie należałoby przede wszystkim wyłapywać konkretne osoby, pokazywać ich połączenia, bądź interesy finansowe, bądź interesy ideologiczne związane z ośrodkiem zewnętrznym i nagłaśniać, bo inaczej skończymy jak to Robcio, wzajemnie skłóceni, nienawidzący się nawzajem, będący, mający jakąś komediową wersją samych siebie jako kraj. Odpowiedział pan na pytanie, które chciałem zadać, ale i tak zadam do wszystkich pozostałych. I nie, myślę, że nie o to chodzi, żeby kneblować. Krótko mówiąc, to ja myślę o jakimś programie pozytywnym, co my,
również historycy mamy zrobić, żeby jakby być sobą, pozostać uczciwymi historykami, jak budować narrację, opowieść o stosunkach polsko-ukraińskich, nie negując tego, co się wydarzyło na Wołyniu, a jednocześnie, żeby to była opowieść niedzieląca i łącząca. Jakby duże słowo, ale jak bronić polskiej racji stanu w tej sytuacji? Ja. Czy ja mogę jako pierwszy, bo zaraz będę musiał już uciekać niestety. Jasne. Tak, odezwali się goście z zagranicy, okazało się, że będą wcześniej niż myślałem. Ja powiem tak, nie jestem historykiem, ale badając dokumenty z przeszłości w Instytucie Pamięci Narodowej znalazłem bardzo ciekawą postać. To był komunista, który nazywał się Jan Leluch, SBK, najpierw UBK, potem SBK, komendant Centrum Wyszkolenia MSW za czasów komunistycznych, ale wcześniej, w latach 41-44, Leluch był agentem NKWD o pseudonimie Marek i do kwietnia 1944 roku działał w sowieckiej grupie dywersyjno-operacyjnej na Wołyniu. Dużo napisano o tym, jak to zajadli ukraińscy nacjonaliści, pchnęli oszalałych ukraińskich parobków, żeby mordowali Polaków bez litości i zapewne jest w tym wiele prawdy. Ale jeśli my pomijamy w tej kwestii, jaką rolę w rozpaleniu tych wzajemnych nienawiści odegrali po pierwsze hitlerowcy, a potem Sowieci, którym one też były na rękę, no to my sobie, jakby to powiedzieć, strzelamy w oba kolana historyczne. I powinniśmy to zbadać. Powinniśmy, rola hitlerowców jest tam już jakoś znana. Nie można też zapominać oczywiście o polskiej odpowiedzialności za wielowiekowy wyzysk Ukrainy. Ale kwestia, gdybym był historykiem, to bym się pokusił o kwerendę dotyczącą tego, co tam w tamtym czasie robiło NKWD i jak dolewało oliwy do ognia, co robili Sowieci. Myślę, że to są pytania bardzo na czasie. Ponieważ mówię tak, bo Kazimierz przypomniał, że praca historyka musi się też odnosić do teraźniejszości. A tak poza tym to podkreślam raz jeszcze, że nie należy demonizować mas, które ulegają jakimś wpływom. Tu się absolutnie zgadzamy z Przemysławem Witkowskim. Należy pamiętać, że prowodyrów jest niewielu, ale należy pamiętać też, że ci, którzy przymykają oko na działalność prowodyrów i pozwalają tak te masy kierować, oni również ponoszą odpowiedzialność. Grupa ludzi zupełnie świadomych, co się dzieje, jest zapewne wąska, ale ona jest nie tylko na Kremlu. Jestem pewien, że przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie też kilka osób doskonale wie, co się dzieje, bo one bardzo pilnie obserwują rozwój sytuacji w Polsce i na niego wpływają. Dziękuję bardzo. Kazimierzu, masz teraz głos. Więc tak, pierwsza rzecz to, ja nie wiem, czy to jest akurat najlepszy czas dla historyków. No, historycy to, co się w tej chwili dzieje, będą opisywali na 5-10 lat. Teraz mogą, tak jak Zbyszek Gruza, zbierać dokumentację. Taką dokumentację niezwykle cenną zbiera też Jerej i Tomek Piątek, który nas opuścił. Tutaj padło bardzo dużo nazwisk i mamy już całą listę. W pełni ten opis pana Witkowskiego i pana Zajączkowskiego, no szapoba, no po prostu no, to jest właśnie to, co powinniśmy wiedzieć. Natomiast powiem tak, to ty zadałeś cały czas to pytanie na początku o agentów. No, to nie jest robota dla historyka. Szukanie agentów to jest ostatecznie robota dla służb. Natomiast my mamy całą listę osób,
bardzo długo, tutaj padły najrozmaitsze nazwiska, gdzie jakby kto było na jakimś biurku wysokiego oficera kontrwywiadu, to on powinien, każde z tych osób powinny bardzo dokładnie sprawdzić. Jest pytanie, i słuszna tutaj była uwaga pana Witkowskiego, że trzeba odróżniać ludzi, którzy mają jakieś poglądy, chociażby one były niebezpieczne i absurdalne, od ludzi, którzy może je mają lub nie mają, ale po prostu działają z jakiegoś zlecenia. I to z zewnątrz jest nie do odróżnienia po prostu. To jest nie do odróżnienia. Tylko studiując troszkę dokładniej biogramy poszczególnych ludzi, możemy spostrzec, że jest bardziej prawdopodobne lub mniej prawdopodobne, że on pełni jakąś dodatkową rolę oprócz prezentowania jakichś poglądów. Dla mnie takim jednym z kryteriów jest to, że ktoś na przykład zmienia poglądy i one zmienia je lub też zajmuje się rzeczami z taką zmienną intensywnością i ta intensywność zawsze pasuje do pewnej sytuacji, konfiguracji, która jest sprzyja Kremlowi na przykład. No, raz czy dwa może być przypadkiem, prawda? Ale jak to się zdarza cały czas. No więc nie jest robotą historyka wynajdywanie agentów. Również, ale zbieranie faktów i dzięki temu i mało tego, powiem, że historyk jest w niebezpiecznej sytuacji, jeżeli będzie szukał agentów, bo to grozi teorią spiskową. Ja tylko wejdę w słowo, bo przypisałeś mi coś, czego nie powiedziałem. Ja się zapytałem, czy jest sens jeszcze rozróżniać agentów i użytecznych idiotów. Nie, tylko jest sens... Nie namawiałem historyków, żeby dzisiaj wchodzili w buty służb. Ale jest sens, tylko nie dla historyków. O. Natomiast druga moja uwaga dotyczy tego, że w działaniach Kremla nie należy dopatrywać się nadmiaru teorii. Oczywiście bronią Kremla jest wchodzenie w różne narracje historyczne i budowanie takich opowieści, które sprzyjają ich polityce. Również tworzenie opowieści konfliktowych, które konfliktują strony. I ogólnie rzecz biorąc, Kreml dąży do tego, w myśl doktryny Gierasimowa, że tak na pół żartem się do niej odwołam, że należy przede wszystkim powodować zamieszanie w szeregach przeciwnika. To jest pierwsza rzecz. Zamieszanie w szeregach przeciwnika. Obecna sytuacja, tak jak ja ją widzę, jest dla Kremla dosyć trudna. To znaczy jest taka, że agresywność, te zbrodnie, ludobójstwa konsolidują najrozmaitsze kręgi, konsolidują Zachód, obalają teorię też, dzisiaj jest obalana teoria, że ten Zachód jest taki niezdolny do niczego i tak dalej, i tak dalej. Tym niemniej to, co uważam, że w Polsce jest istotne, to jest głośne mówienie, że ten rząd jest rządem, który nie sprzyja wygraniu tej wojny. I działania tego rządu obecnie mają na celu taką operację socjologiczną, żeby przy takim bardzo wachliwym poparciu wyborców dla PiS-u zebrać tych wyborców pod flagą, którą trzeba wywiesić wysoko, bo mamy wojnę. I podobna operacja jest w sprawach tych wielkich pieniędzy z Unii Europejskiej, że jak to, niech każdy patriota niech żąda tych pieniędzy z Unii Europejskiej. Otóż moim zdaniem na coś takiego się nie można nabrać. Jesteśmy obywatelami Polski i Zachodu i mamy działać, z poczuciem głębokich, długotrwałych polskich interesów, którym jest przynależność do Zachodu, a nasz interes narodowy, nasze bezpieczeństwo, dobrobyt i tak dalej jest związane z Zachodem. I nie można się na to nabrać. Dlatego głoszenie, że PiS to jest, ulega w dużym stopniu uogólnionemu putynizmowi, jest, uważam, obecnie celowe, powinno być, że na pewno w najrozmaitszy sposób dowodzone,
poprzez to, jak poprzez wskazywanie podobieństwa tego, co płynie z Moskwy i tego, co płynie z Nowogrodzkiej, a tym bardziej płynie z kręgów tych partii bardziej prawicowych, czy jakie nazwać. Więc to jest moim zdaniem w tej chwili najistotniejsze. Nie dać się nabrać na tą fałszywą, patriotyczną flagę i głośno, że tak powiem, nazywać pewne fakty. Uważam, że tworzenie tych list ludzi takich jak tutaj żeśmy wymieniali Rękas etc., wskazywanie, co oni robili, jest bardzo, że tak powiem, użyteczne i potrzebne. No i czy jest to robota dla historyków? Tak, jest to robota w dużym stopniu dla historyków, ponieważ jest to robota dokumentacji tego, co jest otwarte, co jest dostępne w mediach, co tak znakomicie robi właśnie, rozpoczął kiedyś Marcin Rej, dzisiaj robi to Tomek Piątek, to jak mi się wydaje panowie też i pan Mariusz i pan Przemysław, też przez ich wypowiedzi widać, jak to dokładnie obserwują. Nie dać się, że powiemy, ponieważ jednym, że powiem, z działań Kremla w Polsce to jest nabijanie Polaków w butelkę pseudopatriotyzmu. Dzięki, wielkie dzięki, czyli podsumowując, nie dać się szantażowi patriotycznemu i zmapować zagrożenia, zwłaszcza, czy też uwzględniając imiona i nazwiska oraz instytucje. No i przegląda, oczywiście nie, uważam, że bardzo ważna jest też ta analiza narracji. Tylko, że te narracje są zmienne i bardzo różne i dostosowywane do sytuacji. Ja zrobię tak, że teraz proszę Mariusza Zajączkowskiego i ostatnie słowo o domknięcie pana Witkowskiego, który nie jest historykiem, więc może spojrzeć na... Ma przewagę nad historykami, natomiast z nim do tobie Mariuszu przekażę głos, to jakby ja myślę, że te wszystkie pomysły, prawda, nie dać się szantażowi, analizować, mapować świetnie, ale czy jakiś program pozytywny, czyli program własnej narracji, alternatywnej narracji, a może nie alternatywnej, ale przekonującej, prawdziwej, atrakcyjnej narracji, wybijającej o rytm temu marszowi nacjonalistów. Czy masz na taki projekt pomysł? W pewnym sensie tak i to w dużej mierze robiłem od lat, aczkolwiek nie tylko ja zresztą, ty byłeś prekursorem razem z profesorem Otyką takich działań. Myślę, że w polsko-ukraińskich relacjach jest szereg wątków, w XX wieku, skupmy się na XX wieku, nie odchodźmy szerzej dalej w przeszłość. Są również wątki pozytywne, chociażby najbardziej znany wątek wspólnej walki przeciwko bolszewickiej Rosji, Piłsudskiego i Petlury, zniweczony pokojem ryskim, podpisanym przez endeków tak naprawdę i pod dyktando Dmowskiego. Czy chociażby mało znana, ale w jakimś sensie znana i historia, o której pisaliście w latach 90. z Grzegorzem książkę, czyli porozumienia polsko-ukraińskie w obliczu wspólnego wroga, nowego zagrożenia, jakim była sowietyzacja Ukrainy i okupacja Ukrainy i sowietyzacja Polski w latach 45-47 między Połakowskim podziemiem a podziemiem ukraińskim, która podważyła, znaczy nie tyle podważyła, która została zbudowana, jak wspomniałem, w obliczu wspólnego wroga, jednocześnie doprowadziła do zaprzestania przelewu krwi, przynajmniej na obszarach południowo-wschodniej Polski w obecnych granicach, gdzie oprócz Wołynia i Galicji Wschodniej w latach 43-44 również był silny konflikt polsko-ukraiński. Może nie aż tak silny jak na Wołyniu czy Galicji, ale również.
Dlatego to są obszary, które warto zagospodarować, szczególnie teraz, kiedy Ukraina toczy wojnę obronną przed agresją rosyjską, wojnę o integralność terytorialną, wojnę obronną o swoją niepodległość. W tym momencie, kiedy polskie społeczeństwo oddolnie, podkreślam, oddolnie, samo z siebie, z dużym entuzjazmem pomaga setkom tysięcy, w zasadzie już milionom uchodźców z Ukrainy, i na tej bazie można wrócić do pomysłów, pomników, narracji kwestii pozytywnych, oczywiście jednocześnie nie zapominając o trudnej przeszłości, bo jej się nie da zapomnieć i nie da się jej wykreślić z mapy i z narracji, i z dialogu historycznego. Trzeba zawsze mieć z tyłu głowy, że coś takiego było. Ale w tej sytuacji, którą mamy obecnie, myślę, że bardziej pozytywnym byłoby, jeżeli poruszamy wątki historyczne, to odniesienie się do pozytywów, a tak naprawdę może faktycznie wyjście poza historię i budowanie także historyków na podłożu społeczno-kulturalnym, działań umożliwiających pojednanie polsko-ukraińskie, zbliżenie jeszcze większe niż jest obecnie w sytuacji wojennej. Bo widzę, że jest potencjał w polskim społeczeństwie i lata ciężkiej, cudzysłów, pracy środowisk kresowo-nacjonalistycznych, w dużej mierze inspirowanych przez siłę trzecią, w obliczu zagrożenia wojennego prysło, aczkolwiek oni przycichli w tym momencie i są i być może w jakimś momencie znowu wypłyną. Ale w tej sytuacji zaskoczyło ich pewnie to, jak polskie społeczeństwo zareagowało na konflikt, na wojnę, na napaść na sąsiada. Zaskoczyła fala oddolnej inicjatywy, pomocy w różnych aspektach. Więc tutaj widzę obszar do zagospodarowania i na sam koniec powiem odnośnie mapowania osób niebezpiecznych. Publikację Res Kresowiana współfinansuje nie tylko portal kresy.pl, ale również Orlen, Grupa Azoty, PGNiG. To są potentaci na polskim rynku. I pytanie jest, czy ci ludzie mają świadomość, jaką narrację finansują, współfinansują i sponsorują? To są pytania kluczowe, bo to nie tylko są osoby w otoczeniu polskiego rządu, w otoczeniu polskiego prezydenta. To są osoby, które korzystają z pieniędzy spółek polskiego Skarbu Państwa. Mocny akcent na koniec. Przyznam, że nie lubię słowo pojednanie. Ja nie chcę polsko-ukraińskiego pojednania, ja chcę polsko-ukraińskie, marzy mi się polsko-ukraińska normalność. Tak, oczywiście, pełna zgoda. Nie będę przywiązany do tego terminu. To jest termin, który jest zagrożeniony w mojej głowie. Natomiast jak rozumiem, to co jest potrzebne, to jest tak naprawdę opowiedzenie Polakom historii Ukrainy. Odklejenie historii Ukrainy od historii Rosji w naszych głowach, również jako przestrzeń. Okej. Doktor Przemysław Witkowski. Ja się zastanawiam, czy jest jakieś pytanie do mnie skierowane, czy ja po prostu mam się podsumować z tym, co powiedziałem. Podsumować się. Bez pytania. Nie, ja tak naprawdę wracam wciąż do tego jak zdefiniować polską rację stanu w obecnych warunkach w trójkącie Polska, Ukraina, Rosja. A to w zależności od jaką tam ideologię wyznajemy, no powiem szczerze, że jakby jestem raczej, jeżeli jestem czegoś historykiem, to historykiem idei i w tym sensie nie zajmuję się konkretnymi jakby zdarzeniami, tylko raczej historią pewnych myśli i w tym sensie wszystko... Ale definiuje pan przecież... No ja oczywiście w ukryty sposób mam swoją jakby koncepcję, jak powinno być, a jak nie powinno być. Są pewne systemy polityczne, które mi zupełnie nie padają i wolałbym, żeby nie wystąpiły na ziemiach polskich. Nacjonalizm polski nie wydaje mi się interesującą ofertą, jak zresztą inny nacjonalizm, jako prawda, forma zagospodarowania przestrzeni najbliższej. Dlatego nie jestem w stanie jakby zgodzić się z takimi opowieściami, które ten naród stawiają w jakimś głównym centrum, naród w kategoriach etnicznych oczywiście, nie obywatelskich.
Po drugie, no jakby biorąc pod uwagę, no nie bardzo wierzę w geopolitykę, w tym sensie, że no wydaje mi się to pewną koncepcją filozoficzno-ideologiczną niż jakąś poważną nauką. Oczywiście można tam produkować jakieś wielkie opisy opierające się tutaj, mamy górę i ona musi być. No czasami to ma jakiś wpływ na żeby dla takich strategicznych działań, ale też nie przyznajmy, że jedyne istnieje też jakby gospodarka i tego typu związki. Co ja bym, jakbym miał coś zaproponowania w Ukrainie, to bym to zaproponował, ale szczerze, ja raczej jestem skromnym żuczkiem, który zajmuje się wypływaniem różnych dziwnych ludzi i ich powiązań. Raczej wolałbym powiedzieć, może roli dla historyka. Ja mam wrażenie, że jakby w każdej, jakby znajomość dobrej historii różnych ideologii i przedstawicieli tych ideologii pozwala wykrywać pewne linie genetyczne pewnych idei, nie ludzi oczywiście, które są kontynuowane w polskiej przestrzeni publicznej. Ja wspominałem o tych nieszczęśnikach, którzy tam się wbili w okolice Prawa i Sprawiedliwości, no ale nie zależy zapominać, że ich poglądy no, są spójne z tym, co niesie ich ideologia, w której zostali wykształceni. Więc mam wrażenie, że dokładne badanie zagrożeń wynikających z tych ideologii i ucieleśnień w różnych momentach historii, a także wskazywanie, kto jest ich dziedzicem, pozwala to jakoś ładnie zarysować. Ja nie mam jakichś wspaniałych rozwiązań, jak żeby było lepiej. Na pewno nie chciałbym opierać się na resentymencie historycznym. Jakby tutaj ta historia, ta sytuacja z wojnem jest sytuacją no, okrutnych mordów, ale też częścią dłuższej historii polsko-ukraińskiej, której po obu stronach leży dużo win i jakby trzymanie się tego jakby jako głównego punktu naszej narracji między krajami jest działaniem w naszej aktualnej sytuacji absolutnie nie naszą korzyść, tylko na korzyść państwa rosyjskiego. Więc ja naprawdę nie mam żadnego podsumowującego zdania. Ja proponuję oddawać się takim dziwnym czynnościom jak IRA czy nie wiem, Piątek i wyszukiwać takich ludzi i trochę badać. Jednocześnie myślę to w kontekście pewnych ideologii, w których to wszystko jest w miarę są spójne, to znaczy spójne są pewne zestawy poglądów, spójne są pewne postawy wobec innych krajów. Trochę rozmontowywać różne irracjonalne opowieści, ponieważ czy to będą antyszczepionkowcy, czy to będzie walka z 5G, czy to będzie jakaś próba spiskowych teorii dotyczących wojny w Ukrainie, to wszystko też jest mniej więcej jeden taki antynaukowy przekaz, który gdzieś tam się na ta hydra ma wiele głów. Więc jakbym nie miał spektakularne, to by było super, ale nie ma, tylko to takie żmudne, małe działania. Czyli Młynarski, róbmy swoje, plus nie zapominajmy o oświeceniu. Może też róbmy swoje razem, bo mam wrażenie, że każdy z nas coś tutaj robi, czy każdy robi w jakimś wycinku, a realnie często nie współpracujemy szerzej w imię chociażby tego, żeby nie stała się jakaś większa tragedia natury nie wiem, wojennej czy przewrotu. Myślimy sobie, że to nie nastąpi w Polsce, to jest nierealne. Czujemy się wygodnie w tych pozycjach, mówimy sobie, a wszystko jest fajnie, jest demokratycznie od 30 lat, no tam ten PiS to wiadomo, no nie najlepiej jest, ale jakoś przecież żyjemy. No. Realnie historia, może to mnie nauczyła historia, że ona nigdy się nie kończy, mimo dobrych chęci Fukuyamy i w efekcie nie można tak sobie przyjść i powiedzieć, a no już udało się coś osiągnąć, to już możemy sobie tak się wygodnie w fotelu i właściwie jakoś pojedziemy. Koniec historii Fukuyamy to było marzenie, a nie... Ja wiem, ale chodzi mi o taki moment, w którym jakby już demokracja liberalna jest końcową stacją prawda, wszelkich procesów, jak u Hegla, potem będzie państwo poruskie i w efekcie mamy koniec dziejów, bo i tak lepiej... Koniec historii skończył się bardzo szybko po jego ogłoszeniu, wraz, myślę, z atakiem na dwie wieże i już... Teraz to może byśmy nawet i chcieli do końca historii. Teraz to naprawdę koniec historii wygląda jak żart. Bardzo panu dziękuję. Mam nadzieję, że to nie ostatnie nasze spotkanie. Dziękuję również za spotkanie. Dziękuję. Kłaniam się. Kłaniam się.